piłkarzom Legii i Polonii w meczu ostatniej kolejki Ligi Piłkarskiej. Za chwilę w Wizji Sport derby stolicy Legia Deu Warszawa, Polonia Warszawa. Ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś trzy mecze są zwłaszcza ważne. Ruch Radzionków Lech, Widzew ŁKS i Polonia Legia, bowiem Lech, Widzew i Legia. Wszystkie te trzy drużyny mają szansę na wicemistrzostwo Polski, dające jeszcze ewentualnie szansę na grę w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Lech ma 54 punkty, Widzew i Legia po 53. A spotkanie te jak zwykle będziemy oglądać z naszym stałym ekspertem Janem Tomaszewskim. Witamy. Lech, Legia czy Widzew, kto ma największe szanse z tej trójki na wicemistrzostwo? Dzień dobry. Będą grali o zwycięstwo, bo wiadomo, że to zwycięstwo będzie procentowało w następnej rundzie. Na razie mistrzem jest Wisła. Decyzja w sprawie jej udziału w eliminacjach do Ligi Mistrzów ma zapaść w połowie czerwca. Czy uważasz, że ma na to szansę? Uważam, że nie, dlatego że FIFA nie, UEFA nie zrobi żadnego precedensu. Oczywiście życzę, żeby jak najlepiej poszło to po naszej myśli, bo Wisła jest polską, najlepszą polską drużyną, ale sądzę, że wicemistrz, być może to będzie Legia, będzie nas reprezentował w eliminacjach, do eliminacji Ligi Mistrzów. Jeszcze złapać któregoś z trenerów Legii. Robert? Niestety jeszcze zawodnicy i trenerzy nie pojawili się na boisku. Lada chwila oczekujemy, że właśnie wyjdą z tunelu. Mówił Jan Tomaszewski o tym, że Polonia zamierza dzisiaj grać o Mistrzostwo Warszawy, że będzie walczyć do końca. Legia również. No i tutaj dość niewygodna sytuacja dla warszawiaków przede wszystkim, dlatego że nie wszystko zależy od wygrania tego meczu. Jeszcze potrzebne są korzystne wyniki na innych stadionach. Za chwilę, jak tylko pojawi się trener Białas, będę starał się zapytać go właśnie o to, czy nie obawia się utraty motywacji przez jego zespół, jeśli by te wyniki z innych stadionów były niekorzystne. Jest przy mnie na razie menadżer drużyny Polonii Jerzy Engel. Podobno trener Wdowczyk mówił Janowi Tomaszewskiemu, że gracie dzisiaj o Mistrzostwo Warszawy, że będziecie walczyć ze wszystkich sił o zwycięstwo. Jak w każdych derbach. Każde derby mają to do siebie, że drużyny przede wszystkim grają o mistrzostwo tego miasta, w którym się znajdują, a potem dopiero myśli się o lidze. Czy fakt, że zagracie w tym sezonie w Pucharze Interdoto, bo wszystko na to wskazuje, nie spowoduje, że zawodnicy będą już troszeczkę oszczędzali siły jednak przed tamtymi spotkaniami? Na pewno tak, jeśli chodzi o motywację meczu, ta jest po stronie Legii, bo Legia jeszcze ma szansę nawet na Champions League. My niestety już nie możemy się podnieść z tego miejsca wyżej. Ale czy zagramy w Intertoto, to też nie jest pewne. Z tego względu, że jak Wisła będzie odwieszona, a Widzew będzie czwarty, to wtedy Widzew będzie grał w Intertoto. Mówi się o tym, że Polonia gra ostrą, twardą, męską piłkę. Czy dzisiaj? Z tunelu na boisko by ustawili się na środku. Pozdrowili widzów. Do tej chwili zostało jeszcze trochę czasu. Składy są już znane. Wiadomo, w jakich zestawieniach wystąpią obie jedenastki. Jedenastki Legii Deu Warszawa i Polonii Warszawa. Wiadomo także, że nie ma w tej chwili, przynajmniej oficjalnie, na stadionie kibiców Polonii Warszawa z powodu, taka jest oficjalna wersja, remontu trybuny za bramką, tam gdzie zawsze goszczeni są kibice drużyny przyjezdnej. Wstęp kibiców Polonii Warszawa został odwołany ze względów bezpieczeństwa. Spójrzmy na to, jak wygląda sytuacja. Kibiców oraz piłkarze wychodzą na płytę. Arbitrami są pan Ryszard Wójcik, nasz międzynarodowy sędzia z Opola. Asystentami są Jacek Pociągiel z Krakowa. Ten sędzia był nawet na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. I drugi asystent to pan Mirosław Kamiński. Obserwatorem Polskiego Związku Piłki Nożnej jest pan Jerzy Kasprzak z Gdańska. Podobno dzisiaj specjalne, wzmocnione obsady obserwatorów na tej ostatniej 30. kolejce ligowej. Kapitanami zespołów są Maciej Szczęsny, były gracz Legii, i oczywiście w zespole gospodarzy, czyli Legii, Jacek Zieliński. Zawodnicy udają się w kierunku trybuny głównej, zwanej w Warszawie trybuną krytą. Oczywiście Polonia Warszawa w tradycyjnych swoich koszulkach czarnych, Legia w biało-czerwonych koszulkach czarnych, spodenkach. Pani warszawskiej Legii denerwują się, że zespół nie może powrócić do tradycyjnych barw. Do tego jeszcze powrócimy, a na razie oddaję głos Robertowi Rymarowiczowi. Jest przy mnie trener Legii Stefan Białas. Panie trenerze, nawet zwycięstwo w dzisiejszym meczu nie zapewni wam tytułu wicemistrza. Dosyć niewygodna ta sytuacja. Jest bardzo wygodna. Najgorsza sytuacja, jaka może być dla
sportowca, który oprócz swojego rezultatu pozytywnego musi czekać na rezultaty swoich sąsiadów w tabeli. Czy nie obawia się pan, że gdyby te rezultaty wiadomości z innych stadionów były trochę niekorzystne dla Legii, czy to nie osłabi morale zawodników, nie osłabi motywacji? Nie sądzę, dlatego że naszym najważniejszym celem jest wygranie dzisiaj tego meczu trudnego z Polonią, tych derbów Warszawy i na tym jesteśmy skoncentrowani. Cztery ostatnie mecze remisowe, czy dzisiaj uda się Legii wygrać z Polonią, jak pan sądzi? Znaczy, dzisiaj musimy ten mecz wygrać, jeżeli w dalszym ciągu marzymy, a marzymy o tym, o wicemistrzostwie Polski. Wydaje mi się, że w pojedynkach bezpośrednich Legia ma lekką przewagę i chciałbym, żeby to dzisiaj się udokumentowało zwycięstwem. Dziękujemy bardzo. To mówił trener Stefan Biała, trener warszawskiej Legii, którego, jak powiedział Robert, pozycja jest niezwykle niewygodna. Nie wystarczy dzisiaj wygrać z Polonią, aby awansować do eliminacji do Champions League. A oto składy. Legia Warszawa w ramce Grzegorz Szamotulski, następnie z trójką Murawski, z czwórką Mosur, piątka Zieliński, kapitan zespołu, szóstka Magiera, siódemka Wiechowski, dziewiątka Karwan, którego występ stał pod znakiem zapytania, dziesiątka Mięciel z numerem 21 Bednarz, 26 Rublewski i z numerem 30 Śródwa. Trenerem Stefan Białas, a do dyspozycji w rezerwie pozostają jeszcze tacy piłkarze jak Kowalewski, Rutka, Sawicki, Sokołowski i Czykier. I skład Polonii, Damce Szczęsny, następnie z dwójką Sadzawicki, trójka Żwirzdałskas, czwórka Malinowski, siódemka Wędzyński, ósemka Dąbrowski, dziewiątka Pawlak, dziesiątka Gołaszewski, jedenastka Moskal, piętnastka Mazurkiewicz, 22 numer były legionista Jałocha, trenerem Dariusz Wdowczyk, w rezerwie Ruta, Tarakulski, Barczak, Bąk i Liberda, rezerwowy bramkarz. Oba zespoły podzieliły się już połowami po prawej stronie ekranu. Czarno, biało, czerwonych strojach Polonia w białych koszulkach i w czerwonych, z czerwonymi rękawami w białych i w czerwonych spodenkach warszawska Legia. Pierwsze minuty na pewno będą decydujące, dlatego Polonia ruszyła do ataku. Tutaj nie ma tej obawy, że Polonia gra na wyjeździe na boisku przeciwnika. Jest to warszawskie, ich również boisko. Zresztą wielu zawodników Polonii, tak jak Grzesiu powiedziałeś, grało w Legii. A te pierwsze minuty mogą zadecydować o całym meczu, bo jednak zdobywa się tą przewagę psychiczną. Wędzyński próbował przedrzeć się wzdłuż końcowej linii. W tej chwili wygwizdana decyzja arbitra. Sam Wędzyński został powitany oklaskami. Dwa sezony spędził w warszawskiej Legii. Powitanie było bardzo ciepłe, bardzo miłe. I teraz Wędzyński staje przed szansą. Strzelania bramki, jak strzelił w poprzednim meczu. Nie, podał. Nie było strzału, było zagranie piłki przed pole karne. Jeszcze nie koniec kłopotów legionistów. Uderzenie z ostrego kąta Tomasza Moskala. Udało mu się zdobyć bramkę w ostatnim meczu ze swoją byłą drużyną z WKS-em Katowice. Tym razem jednak uderzenie na bramkę Grzegorza Szamutulskiego było niecelne. Odskoczyła trochę piłka Moskalowi i dlatego sam się wyrzucił na bok boiska i trudno było z tej pozycji trafić do bramki. To była próba pierwszej ofensywnej akcji Legii. No Legia ten mecz będzie chciała wygrać, zresztą ustawienie Śródwa, Mięciel zdecydowanie w ataku i właśnie tutaj walczący Karwan i Wróblewski. Ta czwórka ma rozmontować obronę Polonii. Zobaczymy, czy to się uda. Przecież Polonia także chce wygrać w tym meczu, który, jak zauważył Janek, jest meczem o Mistrzostwo Warszawy. Teraz legioniści, Bednarz, jeszcze centra w pole karne, ale piłka daleko, daleko od zawodników najbardziej tą centrą zainteresowanych, czyli od Śródwy, Mięciela i Karwana. To właśnie co powiedziałeś, a ja to zaakcentowałem w wejściu, powiedzmy, na początku naszego spotkania. Skończyły się czasy piłki amatorskiej, jest to piłka zawodowa. Wiadomo, nie ma co ukrywać, jeśli Legia wygra, będzie grała w europejskich pucharach, to Polonia straci sympatyków, straci możliwość intratnych kontraktów sponsorskich i dlatego tu już rządzą się prawa rynku. Dlatego Polonia wszystko zrobi, żeby ten dzisiejszy mecz wygrał. Faulował Krzysztof Sadzawicki. Zobaczymy, jaka będzie decyzja arbitra. Czy ukaże polonistę kartką? Nie, jednak nie, do tego nie doszło. Był to przypadkowy faul, ale ja chcę podkreślić jedną rzecz. Jest to w tej chwili najlepszy polski sędzia. Ostatni mecz, który sędziował dla mnie wzorowo. Był to bardzo
decydujące spotkanie niemal o tytule wicemistrza Polski pomiędzy Lechem i Widzewem. I sędzia ten naprawdę sędziował wzorowo to spotkanie. Jest to w tej chwili nasz najlepszy arbiter i właśnie w takich spotkaniach, tak jak dzisiejsze i w Łodzi, powinni sędziować najlepsi sędziowie. Z autu piłkę wrzucać będzie Sergiusz Wiechowski, jedyny warszawiak w podstawowej jedenastce warszawskiej Legii. Szansa. I będzie rzut wolny. Odepchnięty Marcin Mięciel. Idealna sytuacja dla Piotra Mosura. No nie wiem, czy tutaj Mosur się zdecyduje na strzał, bo jest to za blisko, bo również może być to przerzucenie piłki nad murem. Że Mosur będzie markował silne uderzenie. Zobaczymy, jak to rozegrają. Natomiast jest to na pewno bardzo dobra okazja do zdobycia bramki. Współczuję w tej chwili Maczkowi Szczęsnemu, bo sądzę, że zaraz legioniści doskoczą do muru, żeby mu zasłonić całkowicie bramkę. No, nie doskakują. Moim jest zdaniem, szutwa, jest Karwan. Będzie chyba zagranie jest także Karwana do śrubby. Tak, jest przedłużenie muru. Jednak stają. Rzeczywiście, bo w tym momencie Maciek Szczęsny jest w bardzo złej sytuacji. A może pojedynek kapitanów, może to Jacek Zieliński spróbuje pokonać kapitana Polonii. No, zobaczymy, jak rozegrają. Tak, Jacek Zieliński. Tak jest. I poprzeczka. Jacek Zieliński, piłka po rękach Szczęsnego trafiła w poprzeczkę. Pierwsza znakomita sytuacja, znakomity początek tego derbowego pojedynku. Tak jak już mówili, no wspaniały strzał, wspaniała interwencja Maćka i no zaczynają się wielkie emocje. Wiechowski pokazuje, aby jego koledzy ustawiali się w polu karnym. Daleki brzut. Jeszcze raz Szczęsny. Ponownie bramkarz Polonii. Jeszcze nie koniec akcji. Nieprawdopodobne spięcie pod bramką czarnych koszul. Niewiele brakowało, a Legia prowadziłaby 1-0. Znakomite sytuacje i znakomite zachowanie w bramce Macieja Szczęsnego. No właśnie, dobrze to podkreśliłeś. Polonia wróciła z dalekiej podróży, ale to jeszcze nie jest koniec. Centra Mięciela i będzie gol, nie! I po raz czwarty Maciej Szczęsny. I to najlepszym graczem tego meczu Maciej Szczęsny. I to na razie nic dobrego nie wróży piłkarzom Legii, bo jeśli bramkarz wpadnie w trans, a to już widać po tych czterech interwencjach, że Maciek jest w doskonałej dyspozycji, możemy dzisiaj mieć wspaniały pojedynek napastników Legii z kapitanem polonistów. Ale z drugiej strony wiesz, jaki jest futbolowy rachunek prawdopodobieństwa. Czasami można bramkarza nie pokonać przez 90 minut, ale grając, ciągle wrzucając piłki, można liczyć na błędy obrońców, na to, że w końcu piłka wpadnie do bramki. I na to, że kiedyś ten bramkarz też również może popełnić błąd. Ale to już jest to, co do tej pory zrobił Maciek. No, daje mu dużo pewności siebie na dalsze spotkanie, ale... Teraz szansa dla Polonii i efektownie piąstkuje Grzegorz Szamatulski. Ja bym powiedział, że tutaj bardzo nieefektownie zachował się właśnie Tomek Moskal. Gdyby trafił tą piłkę z 5 metrów, no, sądzę, że Szamotulski byłby bezradny. No ale póki co mamy początek spotkania, 6., 7. Minutę i już sytuacji, które można obdzielić na kilka spotkań. Wiechowski, próba centry, piłka wyszła na aut. Jest tyle sytuacji, jest tyle ciekawych rzeczy na boisku, że dopiero teraz możemy powtórzyć sytuację, po której... To była główka i tutaj Maciek bardzo ładnie się zachował. A teraz już jest rzutka Wiechowskiego i... Mięciel próbował się odwrócić, nie udało się, teraz Karwan. I jeszcze jeden strzał, tym razem Sergiusz Wiechowski. Bardzo dobra decyzja. Młody zawodnik zdecydował się na strzał, nie przyjmował tej piłki, nie tracił czasu. Trudno, stało się, zakończona akcja strzałem. Gramy dalej, ale aż nie chcę myśleć, co będzie dalej, jeśli ten początek nie jest szachowy, nie jest to tak zwane rozpoznanie przeciwnika, a obydwa zespoły poszły na bokserską wymianę ciosów. W tym, że na razie w tej wymianie więcej ciosów zadała warszawska Legia
Jeden strzał Moskala przeciwko 4-5 uderzeniom zawodników Legii. Ale to znamionuje, że żadna z drużyn nie zamierza się bronić. Bo jeśli będzie drużyna, jeśli będzie grała w defensywie, to znaczy, że jest zmuszona przez przeciwnika do takiej gry. Ale ciekawie jest także na innych stadionach. Po blisko 9 minutach Legia remisuje bez bramek z Polonią, natomiast w Dyrbach Łodzi Widzew prowadzi 1-0 UKS-em. Zwycięstwo także bliskie jest dla krakowskiej Wisły, która 1-0 prowadzi z Pogonią Szczecin. No dla nas tutaj komentujących to spotkanie ważniejszy jest ten wynik z Łodzi, bo gdyby tak się zakończyło, to Widzew wyprzedziłby Legię i Legia musiałaby czekać na decyzję UEFA w sprawie ewentualnego odwieszenia Wisły, żeby wówczas startować pucharze w eliminacjach Pucharu UEFA. Dla Legii są bardzo ważne wyniki właśnie z Łodzi i z Rażonkowa. Zieliński w pole karne. Rublewski. Piłka odebrana przez polonistów. Rusza Grzegorz Wędzyński. Ogromne zaangażowanie w grę. Właśnie i to co podkreśliłeś w tej chwili, zaangażowanie. Nie jest to pod bramką zaangażowanie. Tu na środku boiska zawodnicy bardzo ofiarnie grają. I to świadczy o tym, że stawka tego meczu jest ogromna. Kolejna próba akcji ofensywnej Polonii zatrzymana przez Jacka Bednarza. Widzieliśmy przez moment przy piłce wyrzucającego piłkę z autu byłego legionistę Marcina Jałochę. Wędzyński. Groźnie w polu karnym Legii, ale znakomicie Maciej Murawski wybija piłkę i szansa na kontrę. Bardzo dobra reakcja w tej chwili sędziego, nie było faulu. Ale pojedynek pomiędzy Wróblewskim i Jałochą był na pograniczu gry faul, ale... Ale taka jest piłka, to nie są szachy. I tutaj właśnie wielkość sędziego, jego umiejętności powodują to, że on odróżnia, co jest grą złośliwą faulą, a co jest grą po prostu ostrą. Na tym polega gra w piłce nożnej. Dzisiaj będzie bardzo wiele zależało od ostatniego obrońcy Polonii, od Mariusza Malinowskiego, którego określa się mianem odkrycia sezonu. Czy ty podzielasz to zdanie? Tak, jest to zawodnik, który mimo swojego młodego wieku potrafi naprawdę dyrygować kolegami, bo to jest ważne, grając jako ostatni, ustawić sobie poszczególnych graczy, dopilnowania zawodników i on jest tą tak zwaną piłkarską miotłą. On wymiata wszystkie tak zwane śmieci, które no, mogą się znaleźć na przedpolu bramki poprzez złą grę jego kolegów. Teraz nie ma tej miotły. Zadanie spełnił znakomicie Marcin Jałocha. Piłka. Ale właśnie Marcin Jałocha tam został wysłany przez ostatniego zawodnika, jakim jest Malinowski. Bardzo ładnie przekazał teraz sam Malinowski, ponieważ jest wysoki, stanął przy Mięcielu. Bo wiadomo, że Jałocha no nie za bardzo miał szansę wygrania pojedynku główkowego z wyższym od niego Marcinem Mięcielem. Teraz znakomicie Jacek Zieliński nie dał szans, żadnych szans Moskalowi, który liczył na pomyłkę reprezentacyjnego stopera. Gdyby Zieliński nie trafił czysto w piłkę, gdyby skiksował, byłoby bardzo, bardzo groźnie. Tak, ale tu z drugiej strony Zieliński strzelił tą piłkę i również Malinowski polecił wyjść wszystkim swoim kolegom, chciał złapać któregoś z legionistę na spalonym, dlatego się wycofali i nic z tej akcji nie było. Tego kontrataku wyprowadzonego przez niby przypadkowe zagranie Zielińskiego. Faulowany był 19-latek Mazurkiewicz, dwóch zawodników nastoletnich, Mazurkiewicz i Wróblewski, obaj grają po lewej stronie, a więc mijać się będą podczas tego pojedynku, gdzie wielkie nadzieje stołecznych kibiców, gdzie wielkie nadzieje polskiego piłkarstwa. Zobaczymy, jak rozwiną się ich talenty. Na razie Wróblewski staje się powoli bohaterem kibiców Legii. Znakomita gra w ostatnich meczach. Zobaczymy, jak zniesie ten pojedynek derbowy. I bardzo dobrze podkreśliłeś właśnie tą młodość.
młodość charakteryzuje się tym, że Wróblewski może zagrać wspaniałe spotkanie, ale również może zagrać słabiej. To cechuje młodych zawodników, nie ma stabilności formy. Umiejętne właśnie wprowadzanie tego zawodnika do zespołu, umiejętne kierowanie nim może sprawić, że on naprawdę będzie prawdziwym takim idolem, który będzie przesądzał o losach spotkania. Zresztą tak jak zrobił to w transmitowanym przez nas meczu z LKS-em. No Jacek tutaj Zieliński zaryzykował trochę, zagrał, bo gdyby mu Tomek Moskwa zabrał piłkę, to wyszedłby sam na sam z Grzesiem Szamotyńskim. Karwan ostro naciskany, traci piłkę. No, potworzyły się pary na boisku i zawodnicy jak na razie wypełniają zadania taktyczne trenerów. Tutaj przypadkowe starcie. Gołaszewski trafia w kolano Mosura. Tak, i tu jest to bolesna kontuzja przypadkowo. Zresztą widać, że Mosur nie ma pretensji do Gołaszewskiego. Ale mają pretensje kibice. No, po raz pierwszy w dzisiejszym spotkaniu seria niecenzuralnych okrzyków i piosenek pod adresem Polonii. Nie należy się spodziewać piosenek czy haseł rzucanych w odwrotnym kierunku, bowiem jak już wspominałem, nie ma dzisiaj przynajmniej oficjalnie na trybunach kibiców Polonii. No ale tak jak podkreślaliśmy, to są derby i kibice też inaczej się zachowują. Jest to normalne. Tutaj będzie pewne zagranie, tak jest. Bardzo ładnie zachował się Grzesiu Wędzyński, oddał piłkę. Publiczność się doceniła, od razu oklaski dla Grzegorza Wędzyńskiego. Trzeba przyznać, że znakomicie także przywitano, a raczej pożegnano na Legii bohatera meczu Legia ŁKS. Wieszczycki strzelił 2 gole warszawiakom, ale mimo to został pożegnany oklaskami. Były piłkarz Legii został doceniony za to, co zrobił na boisku. Nie było wycisk, nie było krzyków pod jego adresem. No warto jeszcze wspomnieć o przywitaniu tutaj na stadionie trenera Polonii Dowczyka. Niemalże dostał owację na stojąco i to świadczy o klasie. O cywilizowaniu się stosunków panujących na trybunach. Tak jest i o klasie kibiców Legii, ale teraz... Groźna sytuacja, piłka rośnie, tak. Zagrana do Gołaszewskiego i obrońcy Legii nie mieli innego wyjścia. Była taka sytuacja, że Zieliński Jacek nie wiedział, czy z tyłu Gołaszewski go jest, czy nie ma. Dlatego wolał tą piłkę głową przerzucić na rzut rożny. No trochę tempo siadło po tych pierwszych 5 minutach. Ale no, zawodnicy również sobie zdają z tego sprawę, że 30 stopni, upał jeszcze, grają w pełni słońcu. Bardzo dobre wrzucenie piłki. Szamotulski po raz drugi musi piąstkować. Wędzyński na skrzydło. I szansa na wyjście z kontrą. Ale minimalnie piłka przekroczyła linię boczną. Gdyby nie to, to Wróblewski prawdopodobnie już w tej chwili byłby w okolicach pola karnego. A tam dobrze byli ustawieni i Śrutwa i Mięciel. I dochodzący Karwan. No, ale teraz Wędzyński ładnie się... No, wydaje mi się, że... Tu źle rozwiązał Grzesiu tą sytuację. Chciał strzelić, ale strzelić praktycznie z zerowego kąta jest bardzo trudno. No, taka bramka była w derbowym pojedynku pierwszym po latach pomiędzy Polonią i Legią. Tam padł gol samobójczy właśnie po takim strzale. Gol, który wpadł do bramki Polonii, co przesądziło o jej porażce. Widocznie Wędzyński to pamięta. Z tym, że no... Tym bardziej rozsądnie byłoby, gdyby właśnie strzelił na wysokość 5-6 metrów od bramki Szamotulskiego i tam liczył na biegnięcie któregoś ze swoich kolegów. No, gra się stała w tej chwili bardziej wyrównana. Legia po tych 5 minutach tej kanonady takiej i rozgrzania i wprowadzenia w trans Maćka Szczęsnego trochę spasowała, zastosowała tak zwaną arytmię gry. Gra się wyrównała i teraz Polonia zmuszona jest do rozgrywania ataku pozycyjnego, a legioniści czyhają. No i tutaj Mięciel ze Śrutwą ustawieni w środku boiska. No tak, te 52% to chyba jest te pierwsze 6 minut, kiedy Legia urządziła tą słynną kanonadę.
Teraz ta przewaga Legii w posiadaniu piłki stopniowo maleje. Coraz częściej dochodzą do głosu poloniści, ale nie stwarzają tak groźnej sytuacji, jakie miała Legia w pierwszych 5 minutach. Piłkę wyrzucał Jacek Bednarz, o którym powiedział przed meczem Maciej Szczęsny, że są przyjaciółmi i że Szczęsny bardzo lubi ogrywać Bednarza. Ciekaw jestem, co na to Bednarz nie będzie próbował odpowiedzieć na ten wywiad udzielony w Gazecie Stołecznej przez Szczęsnego i czy nie będzie próbował mu strzelić bramki. No więc właśnie, tutaj Maciek strzelić bramki nie może, a Bednarz może mu strzelić. Zobaczymy, czy ambicja mecenasa zostanie podrażniona w dzisiejszym meczu. Dobra szansa dla Polonii, gol, nie! Moskal bardzo blisko piłki, ale na jego usprawiedliwienie można powiedzieć, że nie było to dośrodkowanie, to był strzał. Tak, i tutaj wydaje mi się, że nie wykorzystała Polonia tej sytuacji. O, proszę zauważyć, to jest właśnie ten przerzut. Strzelił polonista. Ja bym się zastanawiał, czy tej piłki nie przytrzymać i nie wjechać, niemalże do bramki z tą piłką. Bo było trudno trafić z takiej pozycji w bramkę, ale teraz w rewanżu Mięcień i Wróblewski. Wróblewski? No. Nie wyszło mu to. Podobnie zachował się jak piłkarz Polonii. Chciał skopiować swój wyczyn z LKS-u, kiedy to podał. Po jego podaniach padły właśnie dwie bramki, ale niestety trafił w nogę. No. W derbach Warszawy wyrównany pojedynek bezbramkowy jak na razie. Tymczasem w Łodzi Widzew prowadzi już 2-0. Czyli w tym wypadku, jak za chwilę speaker to ogłosi. Myślę, że speaker tego nie ogłosi, nawet gdy Widzew prowadził 1-0, nie było żadnego komunikatu, to prawdopodobnie po to, by nie dekoncentrować piłkarzy Legii. Teraz bardzo ostre wejście Mosura, ale sędzia pan Wójcik uważa, że nie było faulu na Moskalu i gramy dalej. Moim zdaniem też nie było, ale Moskal upadł, ale to było raczej chyba wynikiem jego wytracenia równowagi niż faulu Jacka Mosura. Natomiast nie zgodzę się z tobą, dlaczego, że speaker nie ogłasza. Moim zdaniem powinien ogłosić, bo Legia w tej chwili ma jedno tylko wyjście. Jeżeli jest taki wynik, to już najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, że Widzew wygra. Czyli Legia już sobie nie może tutaj pozwolić na remis. Bo w przypadku odwieszenia Wisły Legia nie gra nigdzie. Nawet w przypadku zwycięstwa Lecha. Lecha, tak. Legia nawet nie będzie grała w Pucharze Lata, tak zwane. Intertoto, dlatego, że nie jest zgłoszona, bo tylko dwie drużyny są zgłoszone, Widzew i Polonia. Także legioniści w tej chwili no, nie mają innego wyjścia. Jeśli chcą mieć pewny udział w europejskich pucharach, a konkretnie w Pucharze UEFA, muszą to spotkanie wygrać. Bo tak będą musieli czekać na decyzję UEFA w sprawie Wisły. Powoli Jacek Zieliński, Bednarz i wydawało się, że Wróblewski oderwie się z piłką od przeciwnika. Ale bardzo, bardzo dobrze kryją obydwa zespoły. Polonia po pierwszych może takich minutach dekoncentracji zaczęła grać bardziej uważnie w obronie, stąd zmuszony został Zieliński z Bednarzem, żeby te piłki rozgrywać. Bo oj, to było podanie takie... Bardzo ryzykownie Marino Spido dał z kasa. Chwaliliśmy tego zawodnika, ale tutaj zagrał jak pewien profesor. To znaczy, jeśli on chciał tak zagrać, to wielkie gratulacje. Natomiast no, mogło to się skończyć przechwyceniem piłki, wtedy byłby Malinowski bezradny. Ale na razie uszło mu to bezkarnie. Tymczasem dyskusja pomiędzy arbitrem głównym i trenerem Dariuszem Wdowczykiem. Trener polonistów musi wrócić do ławki rezerwowych. Może nie tyle do ławki, tylko właśnie są te linie przy boksach rezerwowych i tam, gdzie stoją trenerzy. Nie wolno. Takie są przepisy. Nie wolno za tą linię wyjść. Mówiłeś o bardzo ciepłym, gorącym wręcz przyjęciu przez warszawską publiczność trenera Dariusza Wdowczyka. To w końcu były wieloletni gracz Legii. Tu z tym klubem właśnie ma związane najlepsze krajowe wspomnienia. Ale co ciekawe, nigdy nie występował w lidze w derbowych pojedynkach
jako gracz Legii. Występował przeciwko Legii jako zawodnik warszawskiej gwardii, a teraz gra przeciwko swojemu klubowi jako zawodnik, jako trener. A teraz owacje na trybunach. Jak widać, wiadomości przechodzą jednak przez pewien filtr, przez pewną cenzurę. Piłkarze i kibice informowani są tylko o korzystnych wynikach. W Radziankowie Ruch prowadzi z Lechem 1-0. I jeśli tam będzie ten wynik lub nawet będzie remis, to Legia musi, czyli podwójnie jest teraz zmotywowana, potrójnie, bo to Mistrzostwo Warszawy i Wicemistrzostwo Polski, no musi wygrać to spotkanie. A Bolonia... Ale na razie nic nie wiedzą o prowadzeniu Widzewa. No ale to nie jest może takie ważne, bo jak Legia wygra, to bez względu na to, ile Widzew wygra, i tak Legia będzie przed Widzewem. Gol, jest bramka! To jest jakby odpowiedź na ten komunikat, że w Radziankowie dobrze się układa, że tam Ruch prowadzi z Lechem. Bartosz Karewan, 1-0. I co ciekawe, najmniejszy zawodnik z ataku Legii, a może Wróblewski jest mniejszy od niego, ale wygrał piłkę, proszę zauważyć. Odchylił się i posłał piłkę głową w okienko, praktycznie w długi róg. I tutaj Maciek był bezradny. Jeszcze raz, proszę zauważyć. Dwóch zawodników było przed nim. I to wcale nie jest... Proszę, tutaj widzimy... Ustawienie, dokładne ustawienie zawodników w polu karnym i... Może to nie jest bardzo piłkarskie porównanie, ale zrobił to w stylu Air Mike Jordana. Odchylił się w powietrzu. Tak jest. I zrobił to w stylu angielskim. Tak jak grają zawodnicy angielscy z Schillerem na czele. Oni są specjalistami od góry. To wspaniała główka. Wspaniałe podanie. I w tej chwili, gdyby tak się wyniki zakończyły, Radziankowie jest 1-0. W Łodzi jest 2-0 dla Widzewa. Legia jest wicemistrzem Polski w tym momencie. No teraz na pewno stołeczna Polonia będzie próbowała atakować. Ruszają do przodu czarne koszule, ale Sadzowicki stracił piłkę bardzo łatwo. To jest właśnie piłka nożna. Legia miała w pierwszych 5 minutach 4 okazje, Polonia 1. Jedno, wydawało się, że gra jest opanowana, ale w piłce, o, tak jak w tej chwili, jedna akcja wystarczy, dojdzie do Łaszewski, doszedł, ale niestety Karwan to uprzedził. Jedna akcja może zadecydować o wyniku meczu, bo przekonaliśmy się o tym, oglądając środę mecz Manchester United z Bayernem. Ale dobrze także wiedzą o tym piłkarze stołecznej Legii, którzy 2 lata z rzędu w ostatnich minutach, w ostatnich sekundach przegrywali Mistrzostwo Polski. Na tym polega fenomen piłki. Ta piłka jest nieprawdopodobnie popularna w całym świecie. No tutaj jedna minuta, jedna akcja może zadecydować o całym spotkaniu. Tego nie ma na przykład w koszykówce, w siatkówce. Wiadomo, że tam faworyt z reguły wygrywa. A tutaj, proszę, mimo stabilizacji w tej grze w ostatnich 10 minutach, jedna kontra, no, dobre przytulenie piłki na pole karne. I już ustawia to w pewnym momencie mecz. Polonia już musi wszystko rzucić na jedną kartę. Ale na tym zyska tylko widowisko. Mówiłeś o tym, że poloniści muszą wygrać bądź zremisować to spotkanie, ale moim zdaniem wcale nie muszą tego robić. Wystarczy, że nawet jeśli przegrają, ale zrobią to w dobrym stylu, po zaciętej grze, to nie stracą zaufania swoich kibiców. Nie ma co się oszukiwać. Piłkarze Legii, drużyna Legii jest w tej chwili jedyną drużyną w Polsce po Wiśle Kraków, która ma potencjał, nieprawdopodobne możliwości, a poza tym finansowo. No ale potem idą te trzecia, czwarta i piąta drużyna, również zasobne. Wśród nich jest Polonia, Widzew i Amika Wronki. Amika tak, natomiast co do Widzewa nie zgodziłbym się, bo jednak są kłopoty finansowe i występy w Lidze Mistrzów, czy w eliminacjach, przepraszam, do Ligi Mistrzów, no wymagają dużych nakładów. Ale tutaj... porównując sytuację Widzewa z ostatnich sezonów, gdy na koniec właściciele drużyny przyjeżdżali z teczką pieniędzy do szatki, to już jednak się nie powtarza, jest już zdecydowanie równiej, lepiej jest ta płynność finansowa w klubie. Ale jeszcze raz podkreślam, dwie polskie drużyny, które w tej chwili mają wszelkie warunki ku temu, by występować na europejskich boiskach, posiadając potencjał finansowy i potencjał przede wszystkim, jeśli chodzi o dobrych zawodników, to jest Legia i Wisła Kraków. Wisła wydała milionowej, to w dolarach, sumy przed rokiem, przed rundą wiosenną, kupując mnóstwo piłkarzy.
Tej zimy Legia zaskoczyła wszystkich, wygrywając transferowy wyścig o Mariusza Śrutwę. 3 miliony złotych, najdroższy polski piłkarz. Tak, ale nie zapomina jeszcze, że tutaj Czereszewski nie gra, który był kupiony, Kardan, Sokołowski, bardzo Magiera. Są to zawodnicy, którzy są kontuzjowani, z różnych powodów nie grają. I drużyna Legii, tutaj mamy... Utrzymujący się w Krakowie wynik, Wisła prowadzi z Pogonią. Ruch Radziątków, Lech Poznań bez zmian, 1-0 dla Sidrów, Widzew, ŁKS, 2-0. Te dwa wyniki są bardzo ważne. Ten pierwszy oczywiście, wiadomo, że pieczętuje tylko to Mistrzostwo Polski, już dawno zdobyte przez Wisłę. Ale powrócę do poprzedniej mojej myśli. Jednak legioniści mają naprawdę 17-18 równorzędnych zawodników. Kolejna szansa, Szwicz-Gdałskas poradził jednak sobie z Mięcielem. Ten zawodnik ma odejść z Polonii, ma zmienić klub. To prawdopodobnie jego ostatni występ. Ale poloniści również mają dużo zawodników, tak zwanej stajni Janusza Ramonowskiego. Spalony, Mariusz Szypa był na spalonym. Przed chwilą bardzo dobrze zagrał właśnie Jacek Magiera, który praktycznie przez cały sezon nie grał w tej drużynie. Nie grał także w reprezentacji olimpijskiej, na jego obecność w tym zespole bardzo liczy trener Paweł Janas. I bardzo narzekał na jego nieobecność Maciek Terlecki, który z przymusu musiał grać jako ten ostatni obrońca. Ale jeszcze raz podkreślam, czy nie gra Magiera, czy nie gra Czereszewski, czy nie gra Sokołowski, czy nie gra Karwan, to nie jest osłabienie, bo Legia dysponuje bardzo dobrym zapleczem. I to właśnie był Magiera, wywalczył rzut z autu, prawdopodobnie nie, tym razem Sergiusz Wiechowski nie będzie dośrodkowywał z autu. No, Magiera nie ma takiego drugiego wyrzutu z autu, to Karwan faulował, ewidentnie przytrzymał, złapał zawodnika polonistę. To speaker tutaj mobilizuje kibiców dopingu, żeby dopingować Legię, ale polonistom sądzę, że to nie przeszkadza, ich nie deprymuje. Oni muszą grać swoje. Podkreślmy wyjątkowo kulturalne, dobre zachowanie publiczności na tym derbowym pojedynku. I to publiczności wyłącznie warszawskiej Legii, bowiem polonistów na to dzisiejsze spotkanie nie wpuszczono. Na pewno byłaby przynajmniej trzyosobowa grupa fanów czarnych koszul. Tym razem tak się nie stanie. No może poza tą pierwszą minutą, kiedy był ten faul i były te okrzyki na zawodników Polonii, takie niecenzuralne. W tej chwili wszystko wróciło do normy, ale wynik 1-0. Ale jak sam wiesz, bo występowałeś w derbowych pojedynkach w Łodzi, był to prawdziwy Wersal i tak w stosunku do tego, co działo się kiedyś i nie tylko na tym stadionie. Oj, to było przypadkowe uderzenie, dostał w tył głowy. Jarosław Mazurkiewicz, ten 19-letni wychowany w Wisły Tczew. Dwóch zawodników z tego klubu jest w tej chwili na boisku. Ale tym bardziej znanym, sławniejszym jest oczywiście Marcin Mięciel. Przypadkowe uderzenie, proszę, tak jest. Dostał, odwrócił się, nie zauważył, dostał w tył głowy. Jest to, zawodnik się nie spodziewał takiego uderzenia. No, żeby to nie było jakieś wstrząśnienie mózgu, bo przy tak silnym strzale uderzenie w tej głowy, no... Miejmy nadzieję, że Mazurkiewicz powróci na boisko. Tam za... O, już sam podniósł się. Za pyskówkę, nie wiem dlaczego. Marcin Jałocha otrzymał w tej chwili żółtą kartkę od trenera. Od sędziego, przepraszam, Wójcika. Nie wiem dlaczego, ale nie protestował. To znaczy, że jednak coś musiał powiedzieć. Ale nie wiem, do czego mógł się Jałocha przyczepić. Przecież uderzenie było przypadkowe i rzut rożny jest zupełnie prawidłowo podyktowany. Druga szansa na gola dla Legii. Bardzo podobna sytuacja. Nie wiem, czy Państwo przypominają sobie, była w meczu właśnie Manchester Bayern, kiedy zawodnik Manchesteru strzelił tą drugą bramkę właśnie po strzale głową. I tutaj to samo
Magiera, gdyby tą piłkę, proszę zauważyć, zbicie piłki głową i Magiera nie trafił w bramkę. Akcja w trójkącie Karwan, Wiechowski, Magiera, bliscy byli zdobycia drugiej bramki. Jeszcze jedna akcja Legii, Wróblewski, pole karne. Najgorsze z możliwych rozwiązań. Ale nie miał, tutaj może nie miał komu podać. Bardzo dobrze Malinowski zablokował zarówno wchodzącego Mięciela, jak i Śrutwę. I mógł jeszcze grać na Szczęsnego, znaczy strzelać. No więc o to chodzi. Natomiast jeśli podanie, to mógł tylko liczyć, że może piłka zmieści się między nogami zawodników Polonii i wtedy to przejdzie. Natomiast zagrał, no, wydawałoby się jak najlepiej. Powtórka nie, teraz jest podobny rzut rożny. No i Bednarz miękko jednak. Ogromne zamieszanie, efektowne zagranie piętą Mięciela, ale Murawski nie zdołał dobiec do tej piłki, nie zdołał celnie uderzyć. To są bardzo niebezpieczne, ale o, tutaj wejście było Mosura, Tomka Moskala, sędzia odgwizdał jako przewinienie. Ale powrócę do poprzedniej sytuacji. Bardzo niebezpieczne są takie rykoszety na polu karnym, bo nie wiadomo, gdzie ta piłka się odbije. O, tutaj właśnie mamy wejście Piotka Mosura. No to wyglądało na mały rewanż. Tak, z tyłu i ewidentny faul. I wtedy, kiedy piłka dostaje tak zwanego rykoszetu, ona się odbija od poszczególnych zawodników, naprawdę trudno przewidzieć, gdzie się znajdzie. I takie zamieszania są bardzo niebezpieczne dla bramkarza, bo on sam nie wie, co ma zrobić. Czy ma wyjść do tej piłki, czy czekać. Jedna z nielicznych ostatnio akcji Polonii. Wędzyński jeszcze złapał piłkę, jeszcze umożliwił strzał Mazurkiewiczowi, ale nic z tego nie było. Faul Karwana. Tak, Dąbrowski był faulowany. Chciałem powiedzieć, że Mazurkiewicz już chyba odzyskał siły po tym mocnym uderzeniu w głowę, ale jednak końcówka akcji wcale na to nie wskazywała. Z tym, że mimo jego młodego wieku tutaj zagrał po cwaniacku. Wiedział, że nie może nic zrobić z tą piłką. Wdał się w dribbling dwoma legionistami, licząc na to, przewrócił się, licząc na to, że sędzia da się nabrać i podyktuje rzut wolny. O, z bezpośredniego sąsiedztwa bramki Szamotulskiego. A Szamotulski, przypomnijmy, jest teraz drugim bramkarzem naszej kadry. I pierwszym bramkarzem Polski, jeśli chodzi o klasyfikację, bo on tą klasyfikację już chyba wygrał, bo ma przewagę nad Bodziem W, czyli golkiperem LKS-u. Mazurkiewicz nie doszedł teraz do piłki i rusza Wiechowski. Czterech na czterech. No jeśli będzie to na Karwana zagranie, tak jest. I teraz na Śrutwę. O, fatalnie. Był Śrutwa, był Mięciel. Ale bardzo dobrze się znalazł Jałocha. Jeżeli dobrze, nie, to nie był Jałocha. Gwizdy publiczności, to się nie podobało. Wrócił Mazurkiewicz i tą piłkę w ostatniej chwili zdjął z nogi. Gołaszewski sprytnie próbował przerzucić piłkę nad obrońcami, ale znalazł się na swoim miejscu Jacek Magiera, na swoim, wrócił tak, się. Widzisz, i wydaje się, że nikogo nie było wkoło Magiery, wokół, a on tą piłkę. Raz jeszcze ta sytuacja, po której Legia mogła prowadzić 2-0. Bardzo ładnie Wiechowski dostrzegł Karwana, proszę zauważyć. Karwan wychodzi z boku i tutaj wchodzący Śrutwa. Gdyby to było bardziej dokładne, no mielibyśmy sytuację, tak? No tak, mamy drugi rzut rożny dla Polonii. Wędzyński prost na głowę legionistów. I kolejna kontra, kolejna przewaga liczebna legionistów. Mięciel. Ucieka Śrutwa. I teraz 2-2. Mięciel chyba sam się decyduje. Tak, fantastycznie Mięciel. No sam się zdecydował. Nie miał, no tutaj wydaje mi się, że niepotrzebnie Śrutwa ma pretensje do niego. Marcin się zdecydował sam na samotny rajd, na dribbling, o tutaj był gest, gest Śrutwy, bardzo fajny, no bo w tym momencie Marcin mógł liczyć na rzut karny, na faul i rzut karny, ewentualnie no
Gdyby opanował wcześniej piłkę, byłaby piękna bramka po solowej akcji. Trzeci korner dla Legii i chyba najgorszy z tych. Ale widać, że mają to przećwiczone, bo z tamtej strony Karwan z Wróblewskim, a z tej strony Wróblewski z Karwanem egzekwują. O, nie załapał się z piłką, mówiąc językiem piłkarskim, Wróblewski, bo gdyby ją dobrze przyjął... Piłka odskoczyła mu, starł się z Malinowskim i Malinowski teraz bardzo odczuwa skutki tego starcia. No Legia jednak w sytuacjach ofensywnych posiada zawodników najlepszych niemalże w Polsce i tutaj każde zbliżenie się tej drużyny pod bramkę przeciwnika może zakończyć się bramką, ale... Teraz bardzo przytomna interwencja Jacka Zielińskiego, z tym, że tutaj zagranie Tomka Moskala było takie, no powiedzmy... Na pewno nie na Zielińskiego. Nie na Zielińskiego i bardzo łatwe do rozszyfrowania. Gdyby ta piłka była strzelona na wysokości 2 metrów, miała szansę dojść do któregoś pojemnictwa, tak to... O, i sędzia też sobie pograł. No tak, ale tutaj Mazurkiewicz zdecydował się na strzał z 45 metrów. No jest to oczywiście decyzja bardzo odważna, ale nie nasza Matulskiego, no z 45 metrów to bramkarze nie puszczają goli po takich strzałach. Błąd Śrutwy naprawiony przez Bednarza i to w sposób bardzo zdecydowany posłał na ziemię Gołaszewskiego, sfaulował go. Ale to jest taktyczne również zagranie, bowiem taki faul powoduje, że zawodnicy Legii mogą się cofnąć i ustawić się w defensywie. Takim zagraniem Bednarz pozbawił Polonię możliwości szybkiej kontry. Zakończyła się pierwsza połowa w Radzionkowie. Ruch wygrał ją 1-0. To stąd te owacje na stadionie przy Łazienkowskiej. No Legia w tej chwili, kibice Legii drużyna może się czuć już wicemistrzami Polski. No tylko należy żałować, że ta drużyna posiadająca taki potencjał nie zapewniła sobie tego tytułu długo, długo wcześniej. Przecież gdyby tutaj rozstrzygnęła tylko mecze z GKS-em Katowice czy z Ruchem Radzionków, mecz, który żeśmy transmitowali na swoją korzyść, to już byłaby spokojna i ten mecz byłby tylko i wyłącznie o Mistrzostwo Warszawy. Dobiega końca pierwsza połowa, chyba wszystko na to wskazuje, będzie udana dla Legii. To nawet gdybyś nie powiedział, to widać jest z gry. Już w tej chwili piłkarze Legii bardziej skoncentrowani są na przytrzymaniu piłki, czekają na ten gwizdek sędziego. O, jeśli się uda, no to skonstruują jakąś akcję ofensywną, a tak to bardziej liczą już na... No nie chcą ryzykować, ale teraz stracili piłkę. Dąbrowski. No bo tak to jest, jak się rozgrywa piłkę. O, i tutaj Zieliński do Bednarza powinien podać, a nie, bo tam jest Gołaszewski, bał się, ale... I ponownie Karwan, znów okazja, Karwan i blisko słupka. Zupełnie zagubił się Krzysztof Sadawicki. Kardynalny błąd Sadawickiego, to było takie uśpienie, wrzucenie piłki przez, strzelenie piłki przez Jacka Zielińskiego. O, proszę zauważyć, i tutaj Sadawicki nie wiedział... Dał się jak dziecko wyprzedzić Bartkowi Karwanowi, gdyby trafił po tak zwanym długim rogu. No Karwan Chrzęsny był lekko popychany, mógł jeszcze się przewrócić i zarobić rzut karny, ale propozycja strzału z Woleja była zbyt kusząca, by z niej zrezygnować. I strzelił, tylko po prostu nie trafił. No tutaj Maciek byłby również bezradny. To jedna z ostatnich akcji Polonii. Dobra wrzutka. Wydawało mi się, że spalony był, ale sędzia inaczej widział. No i sam Otulski. Bardzo ładna akcja. I wydawało się, że ta połowa już się skończyła. Tymczasem zobaczyliśmy dwie znakomite bramkowe sytuacje.
i bardzo dobrą interwencję Szamotyskiego. Wprawdzie w krótki ruch był ten strzał, ale był groźny. Ach, teraz Wiechowski stracił doskonałą okazję. Już byli w przodzie napastnicy. I tu się pokazał Malinowski. Bardzo ładnie wykorzystał swój długi zasięg nóg. Dwa razy praktycznie te długie nogi pomogły mu w zlikwidowaniu kontry Legii. Groźnej, bo byłoby wtedy 3-3. Już dzieliliśmy skóry na niedźwiedziu. Wydawało się, że ta połowa zakończy się wynikiem 1-0. Tymczasem piłkarze grają do ostatniej minuty. I raz jeszcze Szamotulski, który dzisiaj wybiera piąstkowanie. Tak, tutaj nie pochwaliłbym tej interwencji Grześka Szamotulskiego, bo jeśli... Ale może za chwilę, bo tutaj... Znakomicie Karwan. Znowuż jest sytuacja 2-2, no Śródka źle podał. Ale jeszcze nie koniec tej akcji, jeszcze jest przewaga Legionistów. Wróblewski. Jeszcze dogonił piłkę Śródka, ale już nie ma takiej przewagi, jaka była kilkanaście sekund temu. Nie można powiedzieć dzisiaj o Legionistach, że wykorzystali wszystkie bramkowe sytuacje. Ich przewaga w sytuacjach była ogromna, mieli ich wiele, jeszcze teraz próbował Mięciel. No gdyby trafił, to sądzę, że Maciek Szczęsny nie miałby żadnych szans. Ale powrócę do tej Szamotulskiego, bo bramkarz tej klasy, to tutaj jest właśnie wstrzelenie piłki przez Bednarza. Gdyby to Marcin Mięciel trafił, nie byłoby żadnych szans. Tylko musnął. Tak, gdyby trafił on czysto i piłka poleciała się do bramki, Szczęsny nie miał żadnych szans. Nie może bramkarz tej klasy, co Szamotulski, piąstkować piłkę oburącz. Jeżeli może piąstkować oburącz, równie to dobrze znaczy, może złapać. Tak jest. Ja rozumiem jedną ręką, kiedy ta piłka przechodzi, można ją wypiąstkować czy przelobować. Natomiast oburącz zawsze się powinno tą piłkę łapać. Jeszcze kilka sekund do zakończenia pierwszej połowy w Warszawie. W derbach stolicy Legia prowadzi 1-0. Poloniści walczą dzielnie, ale Legionisty stworzyli o wiele, wiele więcej groźnych sytuacji. A z tymi sekundami to zobaczymy, bo tutaj były przerwy. Tak, zwłaszcza ta sytuacja, w której leżał dość długo na boisku Mazurkiewicz, oszołomiony mocnym uderzeniem w głowę i spalony. Tak, tak, dwóch zawodników było na spalonym. Gołaszewski wracał i Tomek Moskal, który dobrze zobaczył to Mosur z Zielińskim, wyskoczyli wcześniej. To jest gapiostwo po prostu napastnika, nie obserwuje kryjących obrońców. Jak oni uciekają, on też musi uciekać, bo wiadomo, co to oznacza. Mosur. No i teraz jeśli strzeli na siłę, no szkoda. Jeszcze będzie korner. Wydawało mi się, że lepsze rozwiązanie byłoby, gdyby Mosur uderzył tą piłkę. A potrafi się nie uderzyć? Tak, na wysokości głowy, gdyby to uderzył gdzieś w granicach 5-6 metrów od bramki. To wówczas mogą być nawet bramki samobójcze. Padają, bo obrońcy nie wiedzą, jak piłkę tą wybić, bo oni też cofają się do swojej bramki. Bardzo ciekawy sposób rozegrania rzutu rożnego. Ja bym powiedział, to przekombinowali trochę. Karwan z Wróblewskim. Bo nie, to już byłoby zbyt naiwne. Bardzo dobre, bardzo łatwe do rozszyfrowania. Trzy podania między nimi, no. Ale niewiele brakowało, a ta sztuka udałaby się. A. Jeszcze teraz Śródka próbuje. Ostatnie sekundy pierwszej połowy. Tak, tak, jednak tak, faul. Tak, nie, nie, ewidentny faul. Tu przeskakiwał i Marcin Jałocha. Sędzia zresztą gwiznął później, bo liczył jeszcze na to, że może Śródka utrzyma się na nogach. Tak, no bo mogło być zastosowane prawo wynikające przy jego korzyści. No i teraz jest sytuacja dla Mosura. Tak, to jest właśnie sytuacja dla Mosura. Nie trzeba miękko mijać piłki, mijać muru. Tutaj ile ma sił w nogach, tyle. No i sądzę, że teraz napastnicy ustawieni w polu karnym tu liczą na dobitkę, nie? Nie, sądzę, że będzie... O, zagrał. Jeszcze jedna groźna sytuacja. Bardzo dobra pierwsza połowa. Pan Wójcik kończy pierwszych 45 minut. 1-0 prowadzi warszawska Legia z strzelcem bramki. Bardzo ładnej bramki. Bartosz Karwan, uderzenie głową, przy którym
Maciej Szczęsny nie miał szans, mimo że Szczęsny bardzo dobrze bronił w pierwszych minutach i na pewno jemu poloniści zawdzięczają, że przegrywają po pierwszych 45 minutach tylko 0-1. Liczymy na to, że w drugiej części spotkania piłkarze tworzą równie dobre widowisko. Dodatkowo legioniści dopingowani są przez korzystny rezultat, jaki osiąga w tej chwili Ruch Radzionków w meczu z Lechem Poznań. Przypomnę, w Radzionkowie po pierwszej połowie miejscowi prowadzą z Lechitami 1-0, a w Derbach Łodzi Widzew, który jest głównym konkurentem Legii i Lecha do zajęcia drugiego miejsca oraz miejsc premiowanych awansem do Pucharów Europejskich, Widzew prowadzi z UKS-em 2-0. Oddaję głos Robertowi Sitnickiemu. Wynik tutaj w stolicy 1-0, prowadzenie Legii oznacza, że jak na razie to Legia jest wicemistrzem Polski. Przypomnę, bramka w 24 minucie Bartosza Karwana, który chyba jest najlepszym piłkarzem w tym spotkaniu. W meczach innych jak na razie Ruch Radzionków prowadzi z Lechem Poznań 1-0, a Widzew z ŁKS-em 2-0. Robert Rymarowicz powinien rozmawiać z którymś z trenerów, ale nie ma, nie jest gotowy, także teraz krótka przerwa, a po przerwie wywiady. Trwa przerwa w meczu ostatniej kolejki Polskiej Ligi Piłkarskiej pomiędzy Polonią a Legią Warszawa na stadionie Przyłazienkowskiej. Jest wynik 1-0 dla Legii po bramce Bartosza Karwana w 25 minucie. Bezpośrednio po zakończeniu tego meczu wielkie emocje związane z finałem Pucharu Szkocji. Glasgow Rangers, Celtic Glasgow. Początek tego meczu o godzinie 19. Legia prowadzi 1-0 i ma szansę zostać wicemistrzem Polski. Do tego ewentualnego wicemistrzowskiego tytułu bardzo pomogły Legii występy w dwóch ostatnich meczach. W środę zwycięstwo nad Odrą 2-1 i tydzień temu nad Pogonią. Nie zdekoncentrowało to wojskowych. Wygrali 2-0 po bramkach Marcina Mięciela. A oto co po spotkaniu z Polonią, powiedział Maciej Murawski. Wiemy, że grają twardo. Teraz jest taka, do tego zmierza piłka, żeby po prostu grać ostro na pograniczu faulu. Myślę, że sędziowie będą uważni i jeżeli będzie Polonia zbyt brutalnie grała, to będzie to sędzia będzie temperował. Ale myślę, że oba zespoły grają dobrą piłkę i na pewno będzie to dobre widowisko. Tym bardziej, że jest to ostatni mecz i myślę, że każdy będzie się chciał pokazać jak najlepszej strony przed po prostu okresem wakacyjnym. Polonia na pewno tu przyjedzie nastawiona bojowo, bo po prostu zawsze na Legii z tego co wiem grała bardzo dobrze i będzie na pewno się chciała pokazać, że nie jest drugim zespołem w Warszawie, tylko że walczy o to, żeby być pierwszym zespołem. A my się postaramy po prostu wygrać ten mecz. Mówił Maciej Murawski, jak na razie Legia prowadzi 1-0 i wydaje się, że te pierwsze minuty, mówiliśmy przed meczem, że to jest właśnie też walka o Mistrzostwo Warszawy, te pierwsze minuty chyba zdekoncentrowały Polonię. Tak, ale ja tutaj spodziewałem się, że będzie bardziej agresywna gra. Ale tutaj Maciek powiedział bardzo prorocze słowa, że obydwa zespoły umieją grać w piłkę, są to zawodnicy, którzy się szanują, są to prawdziwi zawodowcy. Tu nie ma gry na kość, nie ma tej brutalnej gry, jest ostra gra. No, może dla mnie trochę zbyt delikatna, jak na taką stawkę meczu, ale zobaczymy, co będzie w drugiej połowie. Tutaj widzę, że rozgrzewa się Bartosz Tarachulski, który nie wejdzie po przerwie, ale sądzę, że po jakichś 10 minutach trener Wdowczyk będzie chciał wzmocnić atak, żeby doprowadzić do remisu. Popatrzmy może na najciekawsze sytuacje z tej pierwszej połowy. Zaczynamy od bramki strzelonej w 24 minucie przez Bartosza Karwana. To było takim, jakbym to powiedział, trochę po uśpieniu defensywy Polonii. Strzelenie piłki, bardzo dobrze odchylił się. Proszę zobaczyć, teraz widać, że ta piłka przy słupku, praktycznie na wysokości okienka, wpada do bramki. I no, taka jest piłka. No, to, co powiedziałem podczas transmisji. Manchester w ostatnich dwóch minutach rozstrzygnął. To jest właśnie fenomen piłki. Tutaj jedna akcja może zadecydować o wszystkim, mimo że przewagę w tym momencie akurat miała Polonia. I sytuacje, ale, właśnie. Tak, właśnie, te sytuacje, które były, to można nimi obdzielić. Kilka spotkań. I to aż trzy w ciągu jednej minuty, może popatrzmy. Rzut wolny na początku już w czwartej minucie, Jacek Zieliński w poprzeczkę. Tu przede wszystkim wspaniałe zachowanie Maćka Szczęsnego, który tą piłkę jednak podbił pod poprzeczkę i był o tyle złej sytuacji, że on był zasłonięty. Nie widział tej piłki strzelanej przez Mosura.
wielkie brawa dla Szczęsnego, który no fenomenalnie się zachował. Tym bardziej, że w następnych sytuacjach również bronił w znakomity sposób. Może popatrzmy, kolejna sytuacja, właściwie pół minuty później. Zamieszanie ogromne i Maciej Szczęsny. Tutaj może nie tyle Maciek obronił, ile bardzo dobrze się ustawił do tej piłki i zawodnik Legii no nie miał nic innego, trafił go. Trafił, proszę zauważyć, Karwan trafił w Maćka i tu jest jego wspaniałe ustawienie, to doświadczenie jego procentuje. Później ta piłka odbiła się w górę, wstał i ją wybił. Tutaj już nie miał prawa łapać, dlatego że zawodnicy go atakowali. I tutaj nie może sobie bramkarz pozwolić na jakieś takie ryzyko nawet łapania, bo może ta piłka wylecieć i lepiej ją wypiąstkować. Czego nie można było powiedzieć o Szamotulskim, kiedy Oburącz, wybił tą piłkę po... I kolejna sytuacja. Tutaj ładnie się zachował, był to strzał w długi róg. Proszę zauważyć. I Maciek złapał ją prawidłowo. I to będzie sytuacja Macieja Bartosza Karwana, kolejna. Właśnie chyba Bartosz Karwan jest najlepszym zawodnikiem tego meczu. Tutaj mógł wykorzystać sytuację. Był sam na sam z bramką. To akurat było w tym momencie. Magiera miał tą sytuację po tym rzucie rożnym. To do złudzenia, to co zresztą podkreślałem w transmisji, przypominało tą drugą bramkę strzeloną przez Manchester, kiedy było zgranie głową. Jest to bardzo niebezpieczne, bo bramkarz nie wie, co ma robić, nie wie, gdzie ta piłka, czy będzie zmierzała światło bramki. I dostawienie nogi, tam było przez Skiera chyba, jeśli sobie przypominam. A tutaj Magiera mógł, gdyby ją dobrze dostawił, byłaby kopia tej bramki. Zobaczymy na rajd Marcina Mięciela. Wspaniałe. Jeszcze raz mówię, to jest właśnie prawdziwy, typowy polski napastnik. To, co Marcin powinien grać. Zdecydował się na rajd, trzech minął. Trzeba ryzykować. Gdyby to strzelił bramkę, tą bramkę byśmy mogli pokazywać na stadionie świata. Zresztą w pierwszym momencie była reakcja Śrutwy, że co ty zrobiłeś, ale później podszedł do niego i pogratulował. Właśnie o to chodzi. Trzeba się decydować na takie akcje. I kolejna sytuacja. Bartosz Karwan. Tutaj błąd obrońcy Sadowickiego, który no dał się, nie wiem, zaspał, proszę teraz zauważyć. Wyprzedził go Bartosz Karwan. Nawet może mógł symulować rzut karny, ale bardzo dobrze strzelił w długi róg. Gdyby trafił, Maciek nie miałby nic do powiedzenia. Maciek nie miał nic do powiedzenia, a przy końcu miał sytuację również Szamotulski. Strzał obroniony przez Szamotulskiego. Tak, bardzo to była jedyna groźna sytuacja Polonii. Właściwie w końcówce tego meczu. W końcówce, bo jeszcze na początku Polonia miała Moskal, gdyby trafił dobrze w piłkę, mógł uzyskać prowadzenie. Natomiast tu była bardzo dobra obrona Szamotulskiego, dlatego że było to uderzenie piłki po koźle. I piłka jak się odbija, Grzesiu Szamotulski bardzo ładnie się zachował. Wrócimy za chwilę na drugą część meczu Legia Polonia, teraz krótka przerwa. Dobiega końca mecz, przerwa w meczu pomiędzy Legią a Polonią Warszawa. Ostatnia kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. 1-0 prowadzenie po bramce Karwana. Jutro naszą propozycją w Lidze Żużlowej będzie spotkanie pomiędzy Triluxem Start Gniezno a Atlasem Wrocław. Początek jak zwykle o godzinie 16 na antenie Wizji 1. W Warszawie jest 1-0, a teraz spójrzmy, jakie są rezultaty do przerwy na innych stadionach. Na pewno to wiemy, że w Radzionkowie Lech przegrywa z Ruchem 0-1, a tymczasem Widzew już prowadzi z ŁKS-em aż 4-0, a więc w końcówce pierwszej połowy strzelił aż dwie bramki. Ruch Chorzów Górnik Zabrze 1-1, Wisła Kraków Pogoń Szczecin 2-0, Legia z Polonią 1-0, Bełchatów z Odrą Wodzisław remis bezbramkowy, GKS Katowice przegrywa z Zagłębiem Lubin 1-2, Amika Wronki remisuje ze Stominem 0-0 i Ruch Radzionków, o czym mówiłem, prowadzi z Lechem Poznań 1-0. Jak na razie wicemistrzem Polski jest Legia. Dziś w stolicy 30-stopniowy upał, natomiast tydzień temu nad Warszawą przeszła ulewa, która spowodowała przełożenie meczu z Pogonią z soboty na niedzielę. Popatrzmy na obrazki ze stolicy, ale to jest sprzed tygodnia.
Tak było w Warszawie tydzień temu, a teraz z jednym z uczestników meczu, który teraz się rozgrywa pomiędzy Legią a Polonią, Arkadiuszem Bąkiem, rozmawia Robert Remarowicz. Arkadiusz Bąk nie może dzisiaj grać w spotkaniu z Legią, jest kontuzjowany. Trochę chyba szkoda, że nie możesz pomóc kolegom. No bardzo żałuję, grać na takim stadionie to jest naprawdę przyjemność. Akurat mam w dzisiejszym meczu, po ostatnim meczu z temu razu i dzisiaj nie mogę wystąpić, ale jestem z kolegami i myślę, że pomogę im swoją obecnością. Jak wspominasz swoje wcześniejsze derbowe mecze z Legią? Bardzo dobrze, bo tu się gra naprawdę, bo tu się czuje tą piłkę w porównaniu ze stadionem na Polonii, gdzie przychodzi garstka kibiców, to jednak jest bardzo dobra atmosfera. Jak oceniłbyś dzisiaj pierwszą połowę tego meczu, którą mamy za sobą? Znaczy, bardzo ciekawa, dużo sytuacji, szczególnie Legia, która mogła zdobyć parę bramek, jednak no, grała nieskutecznie. My mieliśmy także dwie, trzy sytuacje, które mogliśmy zakończyć bramką, ale jednak w pierwszej połowie Legia za tą jedną bramkę lepsza. No właśnie, Tomasz Moskal, twój kolega z Polonii, miał bodaj dwie sytuacje, w których mógł pokonać Szamotulskiego. Miał te dwie sytuacje i tam mi się dało, że troszeczkę właśnie przestraszył tego, że może tą bramkę strzelić tutaj, ale myślę, że w drugiej połowie się poprawi i tą przynajmniej jedną bramkę strzeli. Jak powinni właśnie zagrać twoi koledzy w drugiej połowie, żeby no, pokrzyżować Legii plany? Znaczy jest tylko 1-0 Legii, także Legia będzie musiała atakować i przynajmniej strzelić jedną bramkę, żeby być spokojna do końca meczu, ponieważ w każdym momencie można strzelić tą wyjątkową bramkę i wtedy będzie bardzo ciekawie. Porozmawiajmy chwilkę o tobie, o twojej sytuacji. Już wkrótce wyleczysz tą kontuzję. Jeśli Polonia będzie grała w Inter, to będziesz występował w tym spotkaniu. Chyba tak, a co do mojej przyszłości, no jeszcze nie wiem. Były plany przejścia do innego klubu, na razie nic nie wyszło, ale życzymy ci, abyś grał jeszcze w bardzo dobrym klubie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Arkadiusz Bąk oczywiście nie gra dzisiaj, ale jest uczestnikiem tego meczu jako kibic. A teraz druga część spotkania. Przypominam, Legia prowadzi 1-0 po bramce w 25 minucie. Bartosza Karwana, przenosimy się z powrotem na boisko. Arkadiusz Bąk uczestniczy w tym meczu jako wyjątkowy kibic, ponieważ jest zgłoszony przez warszawską Polonię jako gracz rezerwowych, a więc może ten mecz oglądać z ławki rezerwowych. Oprócz niego siedzą tam także Marcin Liberda, rezerwowy bramkarz, oraz Rafał Ruta, Bartosz Tarakulski i Mateusz Barczak, rezerwowi zespołu Legii. To Wojciech Kowalewski, Sławomir Rutka, Maciej Sawicki, Tomasz Sokołowski i Dariusz Czykier. Ale na trybunach największe zainteresowanie w tej chwili wzbudza dyskusja na temat, co będzie, jeśli Widzew wygra kilkoma bramkami z ŁKS-em, a Legia tylko 1-0. Czy Widzew w tym momencie będzie wicemistrzem Polski przy równej ilości punktów? Opinie wśród fachowców są podzielone. Jedni mówią, że nie liczą się bramki Legii strzelone na stadionie Widzewa, kiedy to Legia przegrała 3-2, wygrała u siebie 1-0 i systemem pucharowym, tak jak jest w europejskich pucharach, Legia powinna być lepsza. Twierdzą jedni, natomiast drudzy mówią, że jest 3-3 w ogólnym bilansie bramkowym i zadecyduje stosunek bramek z całego sezonu. Ta kwestia przez Polski Związek Piłki Nożnej nie jest wyjaśniona i będziemy mieli niezły galimatias po tym meczu, jak drużyna poszkodowana, czy to Legia, czy Widzew, będzie składała protest, bo przed tym meczem nie ma wykładni takiej autorytatywnej co do zajęcia wyższego miejsca przez drużyny, no tutaj w tej szczególności, w tym przypadku przez Legię i Widzew. Ale jedno jest pewne, przy takich wynikach, przy tej ostrej strzelaninie w Łodzi, gdzie Widzew prowadzi 4-0, przy prowadzeniu Legii 1-0, poza burtą, poza pucharami europejskimi jest w tej chwili Lech Poznań. No cały czas przy założeniu, że Wisła zostanie odwieszony. I w tej chwili, gdyby się mecz skończył, obydwa mecze w Łodzi i w Warszawie, takimi rezultatami, lepsze bramki z całego sezonu miałby Widzew. Ale jaka będzie decyzja związku, kto zajmie drugie miejsce w takim przypadku, trudno naprawdę powiedzieć. Ta sytuacja nie jest, podkreślam, klarownie przedstawiona. Szkoda. A dla Widzew byłoby najlepiej, gdyby jeszcze były mecze barażowe. No, kto wie, czy do tego nie dojdzie. Bo przypominamy sobie w 93 roku. A tymczasem entuzjazm szał na trybunach. Pada gol, ale nie w Warszawie, lecz w Radzionkowie. Ruch prowadzi z Lechem już 2-0. No i teraz Lech, myśląc o grze
w europejskich pucharach, czyli w eliminacjach do Ligi Mistrzów, musi strzelić co najmniej 3 bramki, bo nawet gdy strzeli 2, przy remisie zarówno Widzew, jak i Legioniści będą lepsi od piłkarzy z Poznania. Oczywiście zakładają, że wyniki z Warszawy i z Łodzi utrzymają się na razie. Legia prowadzi jedną bramką od 25 minuty z Polonią Warszawa, strzelcem tego jedynego gola Bartosz Karwan. Gdy podawano w pierwszej połowie komunikat z Radziankowa, gdy ogłoszono, że Sidry prowadzą 1-0, błyskawicznie Legia zdobyła bramkę. Ciekawe, czy teraz ta wiadomość z Radziankowa też zmobilizuje w podobny sposób legionistów. To teraz bardziej powinna zmobilizować wiadomość z Łodzi legionistów, bo tutaj no tylko, że będzie znowuż taki wyścig, jak mieliśmy w 93 roku, kiedy Legia wygrała z Wisłą 6-0, a LKS z Olimpią chyba 6-1 i obydwa zespoły zostały zdyskwalifikowane. Spalony, tak jest, za późno Trybielski podawał i Mariusz Śródwa i chyba nawet Mięciel byli na spalonych. Błądce młodego skrzydłowego warszawskiej Legii zwlekał z podaniem. Stracona szansa na groźną kontrę, ale tych kontr na pewno będzie jeszcze więcej niż w pierwszej połowie, bowiem na pewno poloniści odsłonią się, zaatakują, będą próbowali doprowadzić do remisu. Tym bardziej, że trójka polonistów intensywnie rozgrzewa się za bramką. Tu również Gołaszewski był na ewidentnym spalonym. Bardzo dobre zagranie Mięciela i również dobre zrozumienie z Bednarzem, który szybko wyskoczył do przodu. I teraz wspaniałe widowisko na trybunie odkrytej warszawskiej Legii. Rusza w górę ogromna, ponoć największa w Polsce flaga, jaką fani wywieszają na trybunach. Kuralne śpiewy, ale na pewno ta atmosfera zostanie nieco ostudzona, bowiem w Radziankowie Ruch prowadzi już tylko 2-1. Wiechowski, no nie udało się Śródwie, próbował obiec za plecami, Żwiczna wskasa, ale i tak zbierają piłkarze Legii, brawa. Ale również brawa należą się piłkarzowi Liteckiemu, który widząc zagrożenie nie patyczkował się, wybił piłkę na aut. No tutaj nie rozumiem, dlaczego rozkłada Dąbrowski ręce, moim zdaniem ewidentnie faulował Karwana. I zobaczymy, jak Magiera, nie, do piłki chyba zbliża się Jacek Zieliński i on strzeli piłkę na pole karne. Tu tylko jest 4 legionistów. No, zdaje się, że Marcin Mięciel będzie zamykał tą akcję i on będzie znów najlepiej ustawiony był Karwan. Piłka miała minąć obrońców i on z 5 metra miał skierować po raz drugi piłkę głową do bramki. Tu Wiechowski oddał strzał tak jak w pierwszej połowie. Brawo za decyzję, natomiast no, już należy od tego piłkarza zacząć wymagać, żeby trochę celownik swój ustawił lepiej i nie koncentrował się tylko, by strzelić tą piłkę w kierunku bramki, ale no już musi trochę modelować tą nogę, żeby trafić w światło bramki. Czyli brawo za decyzję, a potrzeba zawodnika skarcić, jeśli można tak powiedzieć, za wykonanie. Teraz szansa na kontratak dla Polonii. Jedna z mniejszych takich okazji. Ale zupełnie bez szans. Mosur zamknął tę akcję, był ostatnim obrońcą tej sytuacji. Legioniści nie zdołali zrewanżować się tym samym, nie wyprowadzili kontry. No wydaje mi się, że tutaj ten Dowczyk powinien się już zdecydować na jakąś zmianę. Wpuścić trochę świeżych zawodników. Uważa, że czas na szaleństwa. Tak, dlatego, że no cóż. Oj. Mosur nie trafił piłkę, no i Dąbrowski, jeśli dobrze ją tak jest, zagra. Nie. No, teraz by można było wyliczyć, obliczyć, ilu kibiców Polonii jest na trybunach warszawskiej Legii. Kilka osób wstało, krzyknęło jest w momencie, gdy piłka trafiła tutaj w boczną siatkę. O, teraz będziemy widzieli, niepotrzebnie Dąbrowski zdecydował się na strzał.
bo to było też z bardzo ostrego kąta. Gdyby tą piłkę starał się strzelić na drugi słupek, sądzę, że byłoby to bardziej skuteczne. Tych kilku nieostrożnych kibiców czarnych koszy, którzy ujawnili swoje miejsca na trybunach, zostało zagłuszonych. I to świadczy o tym, że proszę, nie ma kibiców Polonii, ale kilku dziennikarzy, bo tutaj siedzący za nami tak, dziennikarze, na miejscach prasowych krzyknęło jest przy strzale Dąbrowskiego i już jest reakcja całej trybuny przeciwko nie tylko tym pojedynczym dziennikarzom, a przeciwko całej Polonii. Bo jak ich nie ma, to nawet to przecież kibice Polonii biją brawo zawodnikom Polonii, ale no, takie jest niestety, taka jest dola kibica i prawo kibica. No tutaj niepotrzebnie zdecydował się Wróblewski na niebezpieczne. No i teraz faul. Oczywiście. Jarosław Mazurkiewicz zasłużył na żółtą kartkę, błyskawiczna decyzja pana Wójcika. Zasłużył, z tym, że oczywiście jest to nieprzyjemny i taki złośliwy faul, ale Mazurkiewicz chce przeprosić zawodnika, ale ja chciałbym tutaj na jedną rzecz zwrócić uwagę. Wróblewski no, sam się przysłużył do tego faulu. Niepotrzebnie dał się w dribbling z dwójką polonistów i w końcowej fazie no, został w ferworze walki sfaulowany. Nie można tak ryzykownie grać. Tym bardziej, że strata piłki w tym miejscu no, mogła być bardzo groźna. Nie jest to kontuzja jakaś groźna. Sądzę, że zawodnik za chwileczkę wejdzie na boisko. I mimo, że to był fał niezbyt, powiedzmy, sportowy. Zmiana w drużynie Polonii. Gordoła Szewski, najstarszy gracz występujący w polu w czarnych koszulach. 31-letni zawodnik schodzi z boiska. W jego miejsce wejdzie inny napastnik, Bartosz Strachulski. No i to chyba będzie znamionowało grę na tak zwane afery, bo jest to dwóch zawodników teraz bardzo wysokich, Moskal i Strachulski. A szybka odpowiedź w Radzionkowie. Lech zbliżył się na jedną bramkę, przegrywał już tylko 1-2, ale gol ruchu i Radzionków prowadzi 3-1. I znów entuzjazm na trybunach przy ulicy Łazienkowskiej. No i będziemy mieli teraz niezłą łamigłówkę. Kto wicemistrzem Polski? Korespondencyjny pojedynek toczony na trzech stadionach. To przypomina nieco to, co działo się w lidze angielskiej, w lidze włoskiej w ostatniej kolejce. Ale tam walczono o tytuł mistrza. No, poza tym tam wicemistrz automatycznie kwalifikował się do eliminacji do Ligi Mistrzów. Czy do Ligi Mistrzów? Dopiero trzecia i czwarta drużyna będą grały w eliminacjach, a u nas tylko jedna drużyna i to też nie wiadomo która, bo w dalszym ciągu czekamy na decyzję w sprawie. No teraz było niebezpieczne zagranie, nakładka na nogę Bednarza, to zrobił Bartosz Strachulski, ale o tym zapomnijmy, bo w kontrataku legioniści niedokładne podanie Magiery do Karwana, z łatwością ta kontra rozbita, ale legioniści pozostają przy piłce. Odnoszę wrażenie, że legioniści są zadowoleni z tego 1-0. Oni chyba są pewni, że oni w tym momencie są wicemistrzami Polski. Ja przepraszam, że tak mówię, ale naprawdę nikt w Polskim Związku Piłki Nożnej nie potrafi na to odpowiedzieć, jak będzie dalej. Moim zdaniem też Legia przy takim wyniku jest mistrzem Polski, ale no, wszystko zobaczymy. W Polskim Związku wszystko się może zdarzyć. I tutaj legioniści w tej chwili chcą rozgrywać spotkanie na połowie boiska, że nawet w przypadku straty piłki nic im nie grozi. Wychodząc z prostego założenia, zresztą tutaj mieliśmy przed chwilą powtórkę. No i teraz Mięciel, błąd obrony. No, no będzie żółta kartka dla Mięciela. I będzie chyba... Wydawało mi się, że był... Nie, no Mięciel się uśmiecha. Był rzut. Odchodzi i teraz my, czego kibice nie widzą, widzimy twarz Marcina Mięciela, który no, wygląda jak chłopiec, który coś przeskrobał i... Chciał zagrać na faul, ale... Trudno powiedzieć, co tu było. No, sędzia był bliżej, zauważył, otrzymał żółtą kartkę, ale tutaj było niebezpieczne. Reakcja Marcina Mięciela wskazuje na to, że... Że sędzia miał rację. Że sędzia miał rację. Ale mimo wszystko Malinowski nie może tak ryzykownie zagrać. Chwaliliśmy tego zawodnika, teraz popełnił kardynalny błąd.
i gdyby sędzia miał prawo nabrać się na... No, znów Mięciel. Ale teraz błąd popełnił Białocha. Wspaniałe zagranie. I nie ma bramki. Tym razem do góry wyskoczyły już całe trybuny. Wspaniałe, wspaniałe zagranie Mięciela. Gdyby on się zdecydował, strzał po długim rogu. Proszę zauważyć w tej chwili. Wspaniale wszedł między dwóch zawodników i tutaj miał strzelić po długim rogu, a on chciał zawinąć Maćkowi do krótkiego rogu. Proszę zauważyć, po długim rogu jest bramka. Albo strzał pod poprzeczkę. Nie, no tutaj popełnił błąd. A byłaby piękna akcja i to tylko i wyłącznie byłoby zasługą tego zawodnika. Mięciel, druga taka przebojowa akcja w tym spotkaniu. W pierwszej połowie był również bliski zdobycia gola. No i teraz... Oj, zaczęła się ostra gra i w tej chwili... Żółta kartka dla Wróblewskiego, ale zupełnie niepotrzebne, prowokacyjne zachowanie Moskala. Z tym, że no tutaj Wróblewski no tak jakby chciał się zrewanżować za poprzedni fał, który popełnił na nim Mazurkiewicz. No, wydawało się, że będą w stylu zrobił niepotrzebnie. Wydawało się, że będą bezkrwawe derby, tymczasem coraz ostrzej. Dwie żółte kartki dla legionistów, jedna dla graczy Kolonii. Czyli nie mamy, tak jak byliśmy przyczyni, za piłki tej amatorskiej, która była jeszcze niedawno u nas, z jakimiś układami. Tu po prostu gra się i te ostre faule świadczą o tym, że mecz ale jest na poważnie. Gra się do jednej bramki. Tam Widzew zdecydowanie góruje nad niedawnym jeszcze mistrzem Polski i LKS-em. 4-0, tu Widzewicz Polski. Tak, dla mnie jest to powiedzmy zaskoczenie, dlatego że LKS, który grał o utrzymanie, grał w miarę poprawnie. Nawet tutaj w ostatniej transmisji, którą myśmy przeprowadzali pomiędzy Legią a LKS-em, LKS się w drugiej połowie bardzo dobrze zaprezentował. Mimo, że miał nóż na gardle, bo jeszcze grał utrzymanie, a w tej chwili no, chyba nastąpiło jakieś rozprężenie. Ale bardzo ładnie. Nie było rzutu karnego. Moim zdaniem Śródpa nie opanował dobrze piłki, piłka mu odskoczyła i później tak się ratował takim, powiedzmy, bardziej aktorskim padem. Proszę zauważyć w tej chwili, tak, odskoczyła mu ta piłka, nic nie było, bo obydwaj zawodnicy rękoma się odpychali. Białocha świeca w górę. Ale to już widać, że mecz nabrał w tej chwili rumieńców, będzie to bardzo dramatyczne widowisko w dalszym ciągu, bo już w tej chwili Polonia, szczególnie zawodnicy Polonii, no, będą musieli wszystkie swoje umiejętności rzucić na szale i to widać, że robią, tylko czy będą to robili, jak na razie robią to zgodnie z przepisami. A że gra jest ostra, to tylko zyskuje na tym widowisko. Polonia zasunęła z ostrej gry i ma w dodatku znakomity bilans w grze z najlepszymi zespołami. Pokonali w tym sezonie tej wiosny i poznańskiego Lecha, i Wisłę Kraków, i łódzki Widzew. Bardzo dobrze powiedziałeś, że Polonia zasunęła z ostrej gry, a nie z brutalnej, jak próbują nam niektórzy mówić. Po prostu grają ostro. I to mi się podoba, dlatego że nasze drużyny później w konfrontacji międzynarodowej odskakują od przeciwników, jak te przysłowiowe pachołki. A tylko właśnie taka gra ostra, jeszcze raz podkreślam, na pograniczu gry fał, może doprowadzić do podwyższenia poziomu ligowego naszych drużyn. Bo jest to ostatni mecz i obyśmy takich meczy mieli w przyszłym roku więcej. No czyżby Rzesiu Wędzyński chciał się popisać strzałem, który 3 dni temu wyszedł mu. Tak bardzo jest. Bardzo mocno. Tyle tylko, że tym razem strzelił krótki ruch, a nie w długi. I tutaj... Bardzo dobra interwencja, tym razem musimy pochwalić. Bardzo, bardzo dobrze. Nie miał prawa tej piłki łapać, mimo że, proszę zauważyć, w tej chwili widzimy strzał. Tak jest, wybicie, piłka była bardzo ostro strzelona i tutaj nie ma jakiegoś ryzyka, bardzo dobrze nie podjął łapanie, bo mogłabym nawet przełamać ręce. Wybił Jerzy Prożny, zobaczymy co będzie. To był trzeci rzut rożny dla Polonii. Ale od pewnego czasu obserwujemy. No, nie ma spalonego, jest za to Szamotulski, wspaniała interwencja
bardzo dobrze wyszedł w tej chwili. Również wybił tą piłkę. Bardzo mi się podoba ten gest. Widzieli Państwo przed chwilą. Klepnął po pośladkach Moskala. Raz jeszcze powtórka tej sytuacji. Bardzo dobrze wyszedł. Właśnie to jest to jedną ręką wybicie. Prawidłowo. Bardzo odważna, dobra decyzja Szemotulskiego, która na pewno ratuje jego drużynę przed... I tutaj to przed chwilą widzieliśmy to skołowanie się na boisku spowodowało jakąś chyba niegroźne uderzenie i to w nogę. Na pewno nie było faulu, na pewno nie było złośliwego zagrania. Nie było to złośliwe zagranie. O, jeszcze raz w tej chwili Grzesiek podbiegł do Moskala. Jest to zbicie. Tak, jest to zbicie uda, bardzo bolesne, ale od tego się nie pauzuje. Jestem przekonany, że za chwilę Moskal wejdzie na boisko. Poloniści w dziesiątkę, ale atakują. I szansa dla Legii na kontrę Mięciel. I mieliśmy właśnie popis ostrej, zdecydowanej gry. Ale bardzo ładnie. Wyzwanie podjęli legioniści. No, teraz sędzia musiał gwiznąć. Podoba mi się dzisiaj gra Marcina Mięciela. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że na trybunach siedzi Włodek Lubański, który, no, zapytałem się mojego kolegę z boiska, po kogo przyjechał, no, zrobił tajemniczą minę, ale sądzę, że po Mięciela. I Mięciel dzisiaj tymi indywidualnymi akcjami, to była ta jego trzecia taka próba indywidualnego rozerwania defensywy Polonii. No, imponuje mi. No, nie ma spalonego. Karwan. No, ale gra żółta. Faul. Chyba czerwona. Nie, żółta. Ale publiczność jest wyraźnie zawiedziona. To mogłaby być czerwona kartka. Przecież Karwan wychodził na czystą pozycję. No, publiczność w dość zdecydowany, choć nie do końca kulturalny sposób może daje dlatego... do zrozumienia arbitrowi, że ta decyzja ich zdaniem jest daleka od ideału. Może dlatego, że ten faul nie był jakiś taki spektakularny. Tak, ale był taktyczny. Był tak, był taktyczny i tutaj no... Wystarczy zawodnika delikatnie pociągnąć za koszulkę i arbitrzy w meczach międzynarodowych w takich sytuacjach wyjmują czerwone kartki. Rozumiem, ale gdyby tutaj Karwan może zagrał trochę po aktorsku i zrobił jakiś gest, może by wtedy czerwoną kartkę otrzymał Litwin. A tak, ale dobrze to. Dobrze tak się stało, że sędzia nie wyrzucił, bo będziemy mieli wyrównaną grę i ta Polonia zmusi piłkarzy Legii, chciałem powiedzieć warszawskich, przecież to obydwa zespoły są warszawskie, piłkarzy Legii do maksymalnej gry do końca, do 10 minuty. Na pewno taka gra będzie, bowiem jednobramkowe prowadzenie to za mało. Gol, nie ma bramki. Ale tutaj Mariusz Śrutwa miał wspaniałą sytuację, ale ja bym tutaj bardziej wyeksponował postawę. Żółta kartka dla Szczęsnego. Ale to za krytykowanie orzeczeń. Ja bym tutaj właśnie pochwalił, widzieliśmy tą akcję, powtórce, pochwalił zachowanie. Proszę zauważyć, był faul na Karwanie i sędzia pokazał rękę do góry, czyli puścił grę. Zachowanie, naprawdę wspaniałe zachowanie pana Wójcika. A jednak ten uraz Moskala okazał się groźniejszy. Mateusz Barczak zajmuje jego miejsce. Tomasz Moskal schodzi z boiska, co znacznie osłabi siłę ataku Polonii. Z tym, że podtrzymuje swoje zdanie. Nie jest to, powiedzmy, groźna kontuzja. I tu oby tak było, obym się nie mylił. I był to na pewno przypadek. Był to przypadek, że Moskal szedł, dlatego że no, stracił siły po prostu. Ostra gra na wślizgi. Teraz poloniści po lewej stronie zyskali lekką przewagę. A Dąbrowski trochę przesadził z tym uderzeniem. Ładnie chciał rozegrać tą piłkę, ale... Trochę za dużo siły dał. No właśnie. To... Ruch podwyższa swoje prowadzenie w meczu z Lechem. Lech Poznań ostatecznie odpadł z rozgrywki o europejskie puchary. To już chyba możemy powiedzieć niemalże na 99%, że w tej chwili Lech będzie najgorszy z tej interesującej trójki. Legia, Widzew, Lech. A Ruch Radziąków na pewno jest najciekawszym zespołem
spośród tych, które grają na własnych stadionach. To prawdziwa twierdza, stadion w Radziąkowie. Tam gra się trudno i o tym przekonali się dzisiaj Lechici. No, jeśli do tego dodamy, jak przypominasz sobie kompromitację Widzewa i ŁKS-u na początku sezonu, kiedy było 5-0, przegrał Widzew, to ruch Radziąków stał się pogromcą faworytów naszych sportowych drużyn. Ale na własnym stadionie pogromcą faworytów i to na własnym obiekcie i na wyjazdach jest warszawska Polonia, ale dzisiaj w derbowym pojedynku, tym najważniejszym sezonie z Legią, przegrywają poloniści 0-1. Wciąż jedyną bramką meczu jest gol z 25 minuty Karwana. Ale wydaje mi się, że jeśli legioniści nie strzelą drugiej bramki, to do końca naprawdę Polonia nie ustąpi. Spalony. I tutaj no, wszystko się może zdarzyć. Polonia na pewno tego meczu nie odpuści. Murawski leży na płycie boiska, to po starciu z Tarachulskim. Nie, no, ale się szybko. Tak, sędzia pokazuje, że niepotrzebne są nosze. No zobaczymy, jak Polonia się zachowają. No, zobaczymy, jak się zachowa sam poszkodowany, bowiem mówił przed meczem, że Polonia gra ostro i takie wyzwanie trzeba podjąć. Zobaczymy, czy nie będzie jakiegoś rewanżu z jego strony. Tak, Grzesiu Będzyński zachował się jak na dżentelmena, przystało. Oddał piłkę przeciwnikowi. Mimo że wielka stawka meczu, to jednak fair play obowiązuje. I to ważne, że piłkarze o tym wiedzą i pamiętają i stosują to prawo. Teraz ostre strocie Karwana z Dąbrowskim. Ale również przypadkowe. W drugiej połowie częściej przy piłce są poloniści, bo oni przeważają w tej statystyce nad Legią. Z tym, że to statystyka jest trochę może mylna, bo jednak sytuacje bardziej klarowne do strzelenia bramki mieli legioniści. Wyłącznie legioniści. Jedna sytuacja, która mogła przynieść jakąś groźbę utraty bramki, została jeszcze przed momentem strzału rozwiązana przez Szamotulskiego. Wiechowski, będzie czwarty korner dla polonistów. No tak, nie ma przelewek. Malinowski, który jest zawodnikiem bardzo wysokim. Litwin Gwizdałkas również jest na polu karnym. No. Także inny obrońca Pawlak też będzie próbował walczyć, ale bardzo pewna, dobra interwencja Szamotulskiego. No niepotrzebny to jest ten gest Szamotulskiego. Złapał piłkę bardzo fajnie, nie wiem, no, to są nerwy jednak. Ale nie powinien się tak bramka zachowywać. Złapał piłkę, no, przecież przeciwnik jest po to, żeby również skakał do tej piłki. No ale było to w polu 5 metrów, tam gdzie bramkarz jest nietykalny. Ale nie, to wcale nie znaczy, że nie może się otrzeć o niego, czy walczyć, no bo na wszystko można liczyć. Strzał z dystansu, bardzo groźny, przynajmniej tak to wyglądało z trybun. Uderzał Jarosław Mazurkiewicz. Zdecydował się na strzał z 25 metrów, tym bardziej, że cofał się do bramki Grzesiu Szamotulski, no i gdyby to szło światło bramki, mógłby mieć trudności. Po raz ostatni w derbowym pojedynku ligowym Polonia wygrała 51 lat temu. Wygrała w 51 roku, a w pojedynku pucharowym, w finale Pucharu Polski, poloniści wygrali z Legią w roku 52. Było to już w momencie, w którym Polonia spadła do drugiej ligi i po raz jedyny w historii zdobyła puchar naszego kraju. No nie odurza się pomylić, 51 lat czy 47, bo to było w 51 roku, 48 lat temu. W każdym razie po blisko pół wieku poloniści liczą na sukces, ale tymczasem atakują legioniści. Wróblewski. Wspaniale to zrobił, ale na wolne proszę. Pole. Wszystko, co najgorsze, ten młody zawodnik zrobił. I to ostatnie podanie, no było nie wiadomo do kogo. To jest właśnie wadą nie tylko Wróblewskiego, ale tak jak podkreślamy, wszystkich polskich piłkarzy. Nastąpi zmiana
Legii wejdzie Tomek Sokołowski i zejdzie właśnie ten zawodnik, który przed chwilą... Radosław Wróblewski, niezły mecz dzisiaj, chociaż nie tak błyskotliwy jak spotkanie z Wisłą czy z UKS-em. Ale to podkreślałeś na początku, że to jest młody zawodnik, młody chłopak. On już jest bardzo dobrze, jest przywitany. Oby mu się w głowie nie przewróciło. I jak mu się nie przewróci, będzie na pewno z niego duży pożytek, nie tylko w Legii. No i tak na razie może być zadowolony, że w jego miejsce wchodzi Tomasz Sokołowski, że Sokołowski jest tylko rezerwowym, że naturalnie na razie nie wytrzymuje konkurencji w klubie z młodym 19-letnim piłkarzem. A nie zapomnijmy, że Tomek Sokołowski to jest były reprezentant Polski. I gdyby nie miał kontuzji, no, to na pewno innych... do tej pory by na pewno grał w reprezentacji. Dwóch innych kontuzjowanych reprezentantów nie gra. Oj, nie zabrał się piłką śrutwa. Tak, w tej chwili już siła złego na jednego. Nie ma faulu. Tutaj, no Mariusz Szutla jest tutaj zdenerwowany, ale sądzę, że tym, że się nie zabrał wcześniej z tą piłką, bo mógł być sam na sam ze Szczęsnym, a później już był skazany na porażkę. Mówiliśmy o reprezentantach Polski. Trzech z nich nie gra w Legii. Wiadomo, sprawa Czarka Kucharskiego, byłego jeszcze niedawnego reprezentacyjnego napastnika. Nie grają kontuzjowani Czereszewski i Skrzypek. Czereszewski już wznowił treningi, ale jeszcze nie był gotowy dziś do tego, by wejść na boisko, czy przynajmniej usiąść na ławce rezerwowej. I to świadczy właśnie o potencjale Legii. To, co już niejednokrotnie podkreślaliśmy, że ten potencjał jest bardzo wysoki. Bardzo groźnie, poprzeczka! No, niesamowita wspaniałe sytuacja. Zachowanie Szamatulskiego. Wybił tą piłkę w poprzeczkę. O, przyznam się, że proszę zauważyć, w tej chwili czy ta piłka była w bramce? Nie było. Ale no, wspaniały refleks Szamotulskiego. Bardzo dobrze wrzuca tą piłkę, strzeliwuje Wędzyński. Groźne, kąśliwe, niewygodne centry. Teraz prawidłowe było wybicie piłki, bo piłka zmierzała w bramkę praktycznie. No, teraz Legia może się odgryźć polonistą. Sokołowski. No i faul. Faul. Ewidentny faul. Marcina Łocha, Marcina Warszawa kocha, tak śpiewali kibice Legii. Teraz chyba już nie podzielają tego poglądu. Ale Jałocha za ten faul nie otrzymuje jakiejś specjalnej porcji gwizdów. Raczej no, było kibice to taki... Legii są w transie, dopingują swoich. Nie zwracają na takie szczegóły uwagi. Był to faul, powiedzmy taki, do przewidzenia i... Powiedzmy, no, tu Mariusz Szutka w tej chwili, gdyby zagrał, nie miał jak. No, będzie bramka, Mięciel. Nie trafił w piłkę Mięciel, bardzo dobrze zachował się przy strzale Magiery. Znowuż Maciek Szczęsny, który... No, bramkarze dzisiaj w roli głównej. Tak, wspaniała postawa Szczęsnego, no ale tutaj niestety... Kiks Mięciela. Tak, trzeba powiedzieć, że zawodnicy Legii no, muszą takie sytuacje wykorzystywać, bo jeśli będą grali w eliminacjach, do eliminacji Ligi Mistrzów, czy do Pucharu UEFA, to takie sytuacje trzeba wykorzystywać. No, na razie wnioski ze swojego pierwszego startu w eliminacjach do Pucharów Europejskich wyciągnęła warszawska Polonia, ale o tym później, zobaczymy. Bo na razie przewaga liczebna polonistów, kontra. Wspaniałe podanie. Co on zrobił? Nie rozumiem. Przeciwna sytuacja. Tak, nie rozumiem Barczaka. Legionistów Barczak. Dlaczego nie szedł z piłką dalej na Szamotulskiego sam na sam? Zdecydował się na strzał. Nie rozumiem. Proszę zauważyć, no wszystko ten chłopak mógł zrobić. Z 16 metrów strzelać, no musiałby to być bardzo precyzyjny strzał, żeby złapać w tym momencie Szamotulskiego na wykroku. Ale przecież Barczak mógł prowadzić piłkę dalej i zapytać się niemal, że proszę zauważyć, no Szamotulskiego w który ruch, że chce, żeby mu strzelić. Co więcej, nawet gdyby trafił do bramki, to wydaje się, że Szamotulski był tak wyciągnięty, by to obronił, że obroniłby ten strzał. Nie rozumiem, tym bardziej, że tutaj nie można mówić o braku sił Barczaka, bo przecież ten zawodnik przed chwilą wszedł na boisko. Szykuje się zmiana. Maciej Sawicki szykuje się do wejścia na boisko, a schodzi najdroższy polski piłkarz. Warte 3 miliony złotych Mariusz Szutwa. Dzisiaj Kominiarz znów nie strzelił gola. Ale trzeba przyznać, że nie miał aż tak dobrej okazji, jaką miał niedawno Marcin Mięciel.
No na pewno trzeba przyznać, jest to koniec sezonu. Również nastąpiła zmiana w Polonii. Wszedł na boisko Rafał Ruta. A wszedł Mazurkiewicz, który wdał się w te kopaniny z Wróblewskim. Poza tym jest to młody piłkarz. No. No nie wiem. Decyzja arbitra. Nie wiem, czy był faul, ale umówmy się, że sędzia był bliżej. Na pewno nie skrzywdził w tym momencie żadnej z drużyn. Ale powracając do Mariusza Śrutwy, na pewno kibice i sympatycy Legii spodziewali się więcej po tym zawodniku. Natomiast ja uważam, że on spełnił zadanie w Legii. I teraz powinno być coraz lepiej z jego grą w następnym sezonie. Ale na pewno te ostatnie minuty to sygnał dla Legii, że jednobramkowe prowadzenie to zbyt mało. No to co myśmy mówili. Jak Legia nie strzeli drugiej bramki, to naprawdę może być różnie, bo tutaj nie będzie żadnej taryfy ulgowej ze strony Polonii. Strzał z dystansu Mariusza Pawlaka. No piłka się odbija nie od słupka, tylko od... od tej... tablicy reklamowej. Nie, od tego palika, który przytrzymuje siatkę. I Grzesiu Szamotulski nie wiedział właśnie, czy to od niego, od słupka, dlatego tak agresywnie ruszył do piłki. Ja sądzę, że obroniłby ten strzał, gdyby zmierzała piłka w światło bramki. Mówiłem o wnioskach wyciąganych przez Polonię z eliminacji do Pucharu UEFA. Tam Rosjanie w drugiej rundzie po prostu pokonali ich siłą fizyczną, agresywnością, ostrą grą i wydaje się, patrząc na poczynania drużyny trenera Wdowczyka, oczywisty spalony, że chłopcy z Konwiktorskiej czarne koszule wyciągnęły wnioski z tego nieudanego europejskiego wojażu. No, to wszystko zobaczymy, bo jeśli tak się to wszystko zakończy, rywalizacja, to Polonia będzie grała w pucharze Intertoto. O i tam będzie miała również szansę zdobyć awans do europejskich pucharów. No, jaka będzie decyzja arbitra? Wydaje się, że przynajmniej w początkowej fazie tego starcia był faulowany Sawicki. Wydaje mi się, że tutaj był taki faul obustronny. Jeden drugiego faulował i dlatego sędzia zdecydował się puścić tą grę. I słusznie zrobił, oglądając powtórkę. Kolejna groźna kontra polonistów. No nie, w ten sposób nie można pokonać Szamotulskiego. A wydaje mi się, że to nie było złe takie rozwiązanie przez zawodnika Polonii, bo liczył na to, że Szamotulski wyjdzie przed bramkę i że uda mu się przelobować Ruta. No, gdyby ta piłka, no, ale piłka szła... odchodziła od bramki. Tak, z tym, że gdyby szła w długi róg, to Maciek, ten Grzesiu Szamotulski mógłby nie zdążyć. Ruta, no... Chytrze, ale do chytrości trzeba jeszcze dołożyć precyzję, a tej Rucie przynajmniej w tej sytuacji zabrakło. No, gdyby mu nie zabrakło, to sądzę, że nie byłby rezerwowy. Przejmują inicjatywę poloniści. Czasu coraz mniej, nie ma co liczyć na grę z kontry. Trzeba atakować, aby myśleć o remisie. Ale na pewno nie w ten sposób. Wędzyński zagoniony do bocznej linii, wybił piłkę naciskany tam przez Tomka Sokołowskiego. A w Łodzi jest w tej chwili już 5-0, także ten korespondencyjny pojedynek, jeśli taki będzie, taka decyzja trwa. No, no i bramkami z całego sezonu lepsi będą Łodzianie. Mazur do Karewana. No teraz, jeżeli będzie na Mancina... Sawicki w środku. Fantastyczny gol! Bartosz Karewan! Wszyscy myśleli, że piłka będzie zagrywana do środka, do Sawickiego. Tymczasem fantastyczne uderzenie pod poprzeczkę. W tej chwili piłkarze Polonii wydają się być kompletnie rozbici. Dwóch z nich stoi w pobliżu
Macieja Szczęsnego. Nie mogą uwierzyć, co to się stało. Zapewne sam Szczęsny też do końca nie wie, co się proszę zobaczyć, stało. Muszę przyznać, że ja też powiedziałem, jeśli będzie właśnie na drugi słupek. Proszę zobaczyć, trzech zawodników Legii tutaj było. Strzelenie. No ja również dałbym się na to złapać i na miejscu Szczęsnego poszedłbym, powiedzmy, do centry. Teraz, o proszę, teraz to widać. No strzelić, zdecydować się na strzał. I to jak precyzyjne. No, piłka odbiła się jeszcze od spojenia słupka z poprzeczką. Wpadła do środka, do bramki. Jak Bartosz Karwan, prawdziwym bohaterem tego meczu. Jak to się popularnie mówi, pajęczynę tą piłka zerwała z krótkiego okienka bramki. No, brawo dla Karwana, bo naprawdę. Ja, który obserwuję tą grę z daleka, również nigdy bym nie podejrzewał i nie zdecydował się na strzał z takiej praktycznej... Krótko mówiąc, gdybyś stał w bramce w czasach swojej najlepszej formy, też byś to puścił. Naturalnie, no bo jak można z zerowego kąta decydować się na strzał? A jednak Karwan potwierdził, że się opłaca. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie pierwszego od prawie 50 lat zwycięstwa Polonii. Nie będzie chyba nawet remisu. Legia w 32 ligowych, pierwszoligowych derbach w stolicy prowadzi z Polonią już 2-0. Trzeba obiektywnie stwierdzić, że Polonia naprawdę rozgrywa dobre spotkanie, ale no właśnie to jest to ale. I to jest ta różnica tych kilku milionów złotych za poszczególnych piłkarzy. Jednak jest to, Legia posiada bardziej klasowych zawodników. Sawicki. Sawicki w środku boiska, w środku pola karnego był Mięciel. No, tym razem Karwan nie przepchał się, nie doszedł, skutecznie blokował go Pawlak. Ale była to również ciężka piłka, dlatego że odchodziła ta piłka od zawodnika i trudno z takiej piłki, do takiej piłki dojść. Teraz, a nie, to teraz widzimy obraz z kamery głównej. Jest to wspaniałe ujęcie, takie poglądowe. Można odczytać z takiego ujęcia całą grę i ustawienie poszczególnych piłkarzy na boisku. No, to co Państwo słyszą w tej chwili, skandowanie kibiców Legii, śpiewy. No rzeczywiście, mecz wspaniały, Polonia zagrała i gra w dalszym ciągu bardzo dobrze, ale niestety w piłce nożnej umiejętności też decydują, a te na dzień dzisiejszy lepsze posiada drużyna Legii. Ładny strzał, obrona Szczęsnego. Tutaj gdyby się zdecydował Tomek Sokołowski na przerzucenie piłki, to co chciał zrobić poprzednio Ruta, mógłby zaskoczyć Szczęsnego, bo był w tym momencie na 5-6 meczu. O, w tej chwili widzimy, tak jest, Maciej był na 6 metrze. I dobre przelobowanie mogło się zakończyć strzeleniem bramki. Zrywa się doping kibiców Legii. Potrzebne są legionistom kolejne bramki. A Maciej Szczęsny wciąż nie może dojść do siebie po tym nokaucie, jaki zafundował mu Bartosz Karwa. No Legia przeszła już do frontalnego ataku, no jednak chce chyba nadrobić te bramki, bo już jest pięć trafień w Łodzi, pięć trafień Widzewa i Widzew jest, jeśli chodzi o ogólny bilans strzelonych bramek i straconych, jest lepszy od wojskowych. W tym bilansie Legia już nie ma szans zbliżyć się do Widzewa. Ta rywalizacja wydaje się być pod tym względem zakończona. W tej chwili Widzewiacy mają w dolach plus 17, legioniści plus 15. No chyba, że w ostatnim meczu padną dwie bramki, a że jest to możliwe, udowodniły nam ostatnie mecze. Ale Widzew ma strzelony w tej chwili 50 goli, natomiast Legia tylko 40. I jeszcze raz podkreślę to, co mówiliśmy. Spalony. Ruta był ewidentnie na spalonym, że
No nie ma tego jasno określone, czy przy równej ilości strzelonych bramek, bo 3-2 Legia przegrała w Łodzi, 1-0 wygrała u siebie, czy te bramki na wyjeździe liczą się tak jak w europejskich pucharach. Mięciel. Bardzo ładne zagranie. Sawicki, będzie gol! Tak jest. Bramka! Znakomitą zmianę dał Maciej Sawicki. 20-letni wychowanek Ursusa zmienił najdroższego polskiego piłkarza Mariusza Szczupkę i niemal z miejsca zdobył bramkę. Ale wielkie brawa przy tej akcji należą się Mariuszowi Mięcielowi. Proszę dać, no to już jest po podaniu. Wyprzedził Sawicki polonistę. Tutaj Marcin Mięciel przed chwilą właśnie zagrał, zgrał głową piłkę właśnie w to miejsce, gdzie był Sawicki. I jest, i brakuje tylko dwóch bramek, tak? Jeśli będziemy licytowali się w pojedynku widzewsko-warszawskim, to znaczy łódzko-warszawskim. Osiemdziesiąta ósma minuta meczu, na 2 minuty przed końcem Legia prowadzi 3-0, więc jak do tej pory powtarza się wynik z derbowego spotkania z jesieni z sezonu 96-97, kiedy to Polonia po raz pierwszy pod wodzą byłego właściciela, byłego głównego sponsora Legii, pana Romanowskiego, przyjechała z wielkimi nadziejami na Łazienkowską i przegrała 0-3. Trzeba przyznać, że w tej chwili Legia uzyskała już praktycznie miażdżącą przewagę. Poloniści no, nie mogą wyjść z własnej połowy. Jedno jest pewne. Legia w europejskich pucharach, jeśli oczywiście UEFA nie odwiesi krakowskiej Wisły, na to sami Wiślacy, sami kibice Białej Gwiazdy dają sobie 10% szans, nawet mniej. Natomiast trener Franciszek Franz Smuda mówi, że te szanse nie sięgają nawet 1%. Realnie nie sądzę, żeby zrobiła Międzynarodowa Federacja precedens, ale liczmy, że może to się zdarzy. Czy będzie 6-0, czy w bilansie bramkowym Legia przegoni widzę? Chyba nie, ale piłkarze Legii grają do samego końca. No już jest to raczej niemożliwe, no chociaż wszystko jest możliwe w ostatnich dwóch meczach. Widzę Lech czy Manchester Bayern, ale Legia musiałaby w tej chwili strzelić jeszcze 2 bramki. Kapitan Polonii Maciej Szczęsny odwracał się kibicom Legii, że mecz będzie twardy, wyrównany, zacięty, że nie pęknie tu, mimo że wie, że trybuny będą zwrócone przeciwko niemu. Tymczasem okazało się, że kibice wcale słownie nie polowali na Macieja Szczęsnego. Nie było jakichś wycieczek pod jego adresem, tak jak to było w meczu, który kończył rozgrywki ligowe, gdy Szczęsny był piłkarzem Widzewa. Odbyło się bez tego rodzaju incydentów. Tymczasem Maciej Szczęsny i tak 3 razy musiał wyjmować piłkę z siatki, mimo że był jednym z lepszych aktorów tego widowiska. Właśnie, i to co powiedziałeś, że nie było pod adresem Maćka jakichś wycieczek słownych, to chyba jest efektem jego naprawdę bardzo dobrej gry w dzisiejszym spotkaniu, bo w kilku sytuacjach zachował się jak profesor. No ale co powiedzieć o jego vis-a-vis, czyli o Grzegorzu Szamotulskim, który uratował Legię w kluczowym momencie tego meczu. Legia wygrywała tylko 1-0, a Szamotulski obronił naprawdę niezwykle groźne strzały, w tym jeden z najbliższej odległości głową skierował na poprzeczkę. No, udowodnił tym Grzesiu Szamotulski, że jest w tej chwili, że wygrał klasyfikację na najlepszego polskiego bramkarza. Wysoka centra, ale jednak Szczęsny. No była to łatwa piłka do obrony. Maciek wyszedł, zrobił to co trzeba. Wspaniała atmosfera na stadionie warszawskiej Legii. Można tylko żałować, że nie ma wojny na słowa. Oczywiście nawet biorąc poprawkę na to, że ta wojna między kibicami Legii i Polonii nie do końca byłaby kulturalna. Nie byłoby na pewno w Wersalu na trybunach, ale derbowe pojedynki polegają także na tym,
o czym za chwilę się przekonamy, bowiem następną pozycją w naszym programie są Derby Glasgow. No tam chyba będzie bardziej gorąco. Sadzawicki. No tak, do Wędzyńskiego. Innego wyjścia nie miał. Wędzyński potrafił uderzyć z dystansu, tym razem podał. Coraz groźniej. Jeszcze raz Wędzyński. Bartczak. No tutaj nieporozumienie między Zielińskim a Murackim i Orzy Prosny jest na pewno. A przy okazji tego zagrania Bartczaka raz jeszcze przypomniałem sobie o tej sytuacji, w której Bartczak mógł przesądzić losy meczu, był sam na sam z Szamotulskim. No i inna gra byłaby. Wtedy ataka jest 3-0, no i teraz emocjonujemy się tym, jaki jest regulamin Polskiego Związku Piłki Nożnej co do drugiego miejsca. I koniec. Zwycięstwo Legii w derbowym pojedynku. 32. derby Warszawy zakończone 13. zwycięstwem Legii. Po tym meczu bilans jest następujący. Legia 13 zwycięstw, 9 razy był remis, 10 razy zwyciężała Polonia. W golach 61-42 dla Legii. Bramki Karwana i Sawickiego. Najpiękniejszy gol, ten z 82 minuty, kiedy to Bartosz Karwan zaskoczył wszystkich, a najbardziej Macieja Szczęsnego. Wydawało się, że będzie zagrywał piłkę do jednego z trzech zawodników ustawionych w środku pola karnego. Tymczasem uderzył niemal z zerowego kąta w okienko. Piłka wpadła do bramki i to był najpiękniejszy gol tego spotkania. A z bohaterami tego meczu, z bohaterami derbowego pojedynku rozmawiać będzie Robert Sitnicki. Menadżer zespołu Polonii Warszawa Jerzy Engel przed meczem, Jan Tomaszewski, mówił, że Polonia ma motywację w tym meczu, gdyż walczy o Mistrzostwo Warszawy. Ale czy rzeczywiście Polonia miała motywację? Oczywiście, i było to widać przez całe 90 minut. Oczywiście po drugiej bramce, kiedy straciliśmy drugą bramkę, ta motywacja już pękła, bo już nie było co grać. Także straciliśmy jeszcze jedną bramkę, może za wysoko, bo mecz był dobry, mecz był równorzędny i myślę, że było to dobre widowisko. Czy Polonia jest zadowolona z 5. miejsca w lidze? No ja myślę, że to akurat odzwierciedla nasze aktualne możliwości. Czy będą jakieś zmiany radykalne w przyszłym sezonie w Polonii? Robimy wszystko, żeby takie zmiany nastąpiły. To znaczy jakie? Czy trener Dariusz Wdowczyk pozostanie w drużynie? No oczywiście, Darek Wdowczyk pozostanie, natomiast robimy wszystko, żeby zespół jeszcze wzmocnić. I jaki to będzie efekt miało w przyszłym sezonie? O co będziecie walczyć? No jak zwykle o Mistrzostwo Polski. Dziękuję bardzo, mówił menadżer zespołu Polonii Warszawa Jerzy Engel, a teraz Robert Rybarowicz. Panie trenerze, efektowne zwycięstwo, ale chyba tak do końca nie cieszy. Na pewno nie, dlatego że znając aktualnie wyniki, szczególnie w Łodzi, 5-0 dla Widzewa, to smuci. Dlatego że już od 3-4 kolejek w ogóle dziwnie sytuacja się układała, znając karny dla Widzewa w meczu z Wisłą, który był trochę dużą improwizacją. Zabrakło nam jednego punktu. Szukać go będziemy, żałować będziemy prawdopodobnie przez całe wakacje. W tym meczu jednak było kilka sytuacji, była chyba szansa, żeby wyżej wygrać. Znacznie wyżej, dlatego że sądzę, że 4-5 okazji 100% zmarnowaliśmy. Jednak chciałem pogratulować chłopakom olbrzymiej determinacji, woli zwycięstwa. Sądzę, że moralnymi są moralnymi wicemistrzami Polski. Życzymy sukcesów w Pucharze UEFA wobec tego. Zostanie niedosyt z tego dokończonego sezonu. Dziękujemy bardzo. Tyle na razie ze stadionu Legii. Powrócimy na Łazienkowską jeszcze po krótkiej przerwie. Już w czwartek żużlowe zmagania z Ligi Brytyjskiej. Czy sam Ermolenko poprowadzi Hull do zwycięstwa? Pojedynek Hull ze srebrnymi medalistami ubiegłego sezonu Bellevue. Żużel z brytyjskiej ligi Elite. W czwartek od 20:30 tylko w Twojej wizji. Wizja Sport. Najlepszy sport na świecie. Przygotuj się na niespodziewane. Bądź gotowy na nieuniknione. Jedna minuta może zmienić całe życie.
zaczerpnij powietrza i włącz w czerwcu Wizję 1. Opowieści kryminalne. Szarma. Lex 2. Nieśmiertelny biały ninja. Mecz ostatniej kolejki pomiędzy Legią Warszawa a Polonią Warszawa, a więc w derbach stolicy zwycięstwo gospodarzy 3-0 po dwóch bramkach Karwana i jednej Sawickiego. Przed chwilą trener Legii Stefan Białas, nawiązując do wyniku z Łodzi, zwycięstwo Widzewa, które jednak mimo wszystko dało temu zespołowi wicemistrzostwo, gdyż przy równym bilansie punktowym i bezpośrednich meczów o pozycji decydują jednak bramki strzelone w całym sezonie. Widzew jest o jedną bramkę lepszy, no doszukiwał się jakichś nieczystych podtekstów w tym wyniku 5-0. Ja może nie doszukiwałbym się nieczystych podtekstów w tym wyniku. Co do przepisu Polskiego Związku Piłki Nożnej. W 93 roku mieliśmy również taką sytuację. I tam była ta licytacja między ŁKS-em a Legią 5-0, 6-0, 6-1. I tutaj z tego wynika, że regulamin się nie zmienił. Bo nie miały decydować bramki z całego sezonu. Dopiero w którejś tam kolejności. A jeśli Legia przegrała 3-2... Ale Łodzi, u siebie wygrała 1-0, to ja nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Ja sądzę, że będą protesty. Taki system z europejskich pucharów obowiązywać. Tak, a najlepiej byłoby, gdyby powtórzyć mecz, szybciutko zrobić baraż, tak jak jest Puchar Polski, bo co by nie mówić, jest to start w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Także no, to jest bardzo wysoka stawka. Nie wiem, no... Podobno powiedziano, że w tej chwili, na dzień dzisiejszy, Widzew jest wicemistrzem Polski i najprawdopodobniej będzie reprezentował nasz futbol. No cóż, zobaczmy może bramki i sytuację z tego meczu. Na początek bramka strzelona przez Legię, przez Bartosza Karwana. Bardzo piękna. No więc ja już podkreślałem to. Jest to wspaniała bramka. No tylko Karwan się mógł na to zdecydować. Nie winię za to Szczęsnego. Dlaczego? Ja, stojąc w bramce, również bym się wszystkiego spodziewał, tylko nie strzału Karwana i to w okienko. No tak, ale to był rzeczywiście chabłąc Szczęsnego w tym. Był, ale ja rozumiem. Ale ja sądzę, że na 100 bramkarzy 99 popełniłoby ten sam błąd. No jak z zerowego kąta można puścić bramkę? Znaczy strzelać na bramkę. A tym bardziej, że trzech jego kolegów było ustawionych praktycznie na czystej pozycji. Także no, fenomenalna bramka. W 83 minucie ona padła, teraz popatrzmy na drugą, w 87 Sawickiego. Tutaj było wspaniałe zagranie Mięciela, Sawicki poszedł, długi róg, o teraz widzimy, no, ciągle nie widzimy tego doskonałego podania, zgrania głową Mięciela. Sawicki zrobił to, co do niego należało. To była ostatnia bramka w tym meczu, a teraz popatrzmy na inne sytuacje. Najpierw ten karny Marcina Mięciela, czy był, czy nie? No trudno powiedzieć. Sędzia tutaj dla mnie prawidłowo zareagował, bo albo dyktuje rzut karny, albo daje żółtą kartkę Mięciełowi. Czyli tutaj należy pochwalić sędziego. Wyszedł w tej sytuacji jak profesor, no bo gdyby była sytuacja tego typu, że no zawahałby się, to już by źle zrobił. A tak udzielił za symulowanie rzutu. No ja muszę powiedzieć, że no nie wiem, co bym zrobił. I kolejna sytuacja, również Marcina Mięciela. Sam na sam z bramkarzem. Tutaj Marcin zagrał jak rasowy napastnik europejskiego formatu i to, co mówiłem podczas gry, powinien strzelić tą piłkę w długi ruch. Gdyby ją strzelił, Szczęsny byłby bezradny. On chciał ją zakręcić do krótkiego rogu i w efekcie piłka minęła i Wędzyński, rzut wolny Wędzyńskiego. Wspaniałe uderzenie. Powtórzył uderzenie tylko w krótki róg z ostatniego meczu i fenomenalna obrona. Tutaj właśnie widzimy Grzesia Szamotulskiego, który, ja mówię, tą interwencją udowodnił, że jest najlepszym polskim bramkarzem w całej edycji rozgrywek. I zobaczmy na kolejną sytuację stworzoną przez Mariusza Śrutwę. Tutaj Śrutwa nie wykorzystał sytuacji z 5 metrów, powinien jednak bardziej się przyłożyć, on się odchylił i ta piłka wylądowała nad poprzeczką. I jeszcze popatrzmy sytuację. Interwencja Szamotulskiego, tak. Skierował piłkę na poprzeczkę. Wspaniale to było. Nie widział, Szamotulski nie widział tej piłki. Wspaniały refleks. Jeszcze raz podkreślam, najlepszy polski bramkarz w tym sezonie. Wygrał rywalizację z Wyparłą. Dziękuję bardzo, mówił Jan Tomaszewski. A teraz popatrzmy na wyniki z innych stadionów.
Widzew Łódź, ŁKS Łódź 5-0, Ruch Chorzów, Górnik Zabrze, zwycięstwo Chorzowa 2-1, Wisła Kraków, Pogoń Szczecin 4-0, Legia Polonia Wiadomo 3-0, remis w meczu Bełchatowa z Odrą Wodzisław 1-1, GKS Katowice, Zagłębie, Lubin remis 2-2, Amika Wronki remisuje ze Stominem Olsztyn 0-0, a więc bez bramek we Wronkach. Wreszcie Ruch Radzionków, niespodziewanie wysokie zwycięstwo nad Lechem Poznań 4-1. Te wyniki oznaczają, że no właśnie, mistrzem oczywiście Wisła Kraków, ale to było wiadomo już wcześniej, Widzew Łódź mimo wszystko wicemistrzem i on prawdopodobnie zagra w eliminacjach do Ligi Mistrzów, jeżeli UEFA nie zmieni tej decyzji nałożenia kary na krakowską Wisłę. Na miejscu trzecim Legia Warszawa, ona będzie grała w pucharze UEFA, natomiast Lech na miejscu czwartym, no i poznaniacy będą musieli się obejść smakiem, jeżeli chodzi o występy w europejskich pucharach, a zanosiło się po zwycięstwie nad Widzewem w środę 2-0, że to oni jednak zajmą miejsce w którymś z tych pucharów. Popatrzmy teraz na nasze propozycje na najbliższe dni.